Zastanawialiśmy się na poprzednim spotkaniu zespołu, jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, mieliśmy się spotkać, no nie powiem na zakończeniu, czy na zakończenie tego procesu uzgodnieniowo-konsultacyjnego, ale po przeprowadzeniu konsultacji po to, aby eksperci mogli jeszcze raz przyjrzeć się efektowi tego, co zostało przez nasz zespół wypracowane na podstawie uwag zgłaszanych w procesie uzgodnieniowym, opiniodawczym i konsultacyjnym. I porozmawiać jeszcze o tym, co jeszcze można ulepszyć w projekcie ustawy. Mieliśmy sporo uwag, zarówno w procesie uzgodnieniowym, jak i w procesie konsultacyjnym. Jeszcze dopinane jest stanowisko pełnomocnika w stosunku do uwag złożonych do oceny skutków regulacji. Nie mamy jeszcze wszystkich wyliczeń z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które są niezbędne do tego, aby przenieść kompetencje i także zasoby, to oczywiste. Ale mam nadzieję, że lada moment te wyliczenia także stamtąd nadejdą i będziemy mogli ten proces w miarę szybko finalizować. Dziękuję jeszcze raz za Państwa obecność dzisiaj i chciałbym zaproponować taką formułę naszego spotkania. Myślę, że nie ma sensu jakiegoś długiego wprowadzającego mojego wystąpienia na temat tego, co zostało zmienione w projekcie ustawy. W ubiegłym tygodniu, we środę czy w czwartek, otrzymali Państwo mailem ten projekt ustawy, który jest aktualny, czyli po uwagach zgłoszonych w tych trzech procesach. Oczywiście podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej, że raport z konsultacji się pojawi wtedy, kiedy wszystkie stanowiska będą gotowe i kiedy zostanie to także redakcyjnie dopracowane za jakiś czas. Jak Państwo widzą, najpoważniejszą zmianą, która nastąpiła w projekcie ustawy, to zmiana w rozdziale 4, czyli zmiana polegająca na tym, że zadania przez Narodowe Centrum realizowane będą w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z małymi nie tyle wyjątkami, co dodatkami, że tak powiem, czyli pewne przepisy szczegółowe zostały tutaj wprowadzone. Także zaproponowaliśmy zwiększenie przedstawicielstwa organizacji pozarządowych w Radzie Narodowego Centrum i zostały też uporządkowane chyba bardziej systematycznie kwestie dotyczące nadzoru Prezesa Rady Ministrów i zadań Rady Narodowego Centrum. Także szereg przepisów przejściowych i przepisów związanych z tym, aby przepisy ustawy były zgodne z ustawą o finansach publicznych, tak, w takich drobnych detalach. Zatem otwieram to nasze dzisiejsze spotkanie, otwieram dyskusję i czekam na Państwa głos. Proszę bardzo. Witold Zajszewski, Fundacja OPR. Ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego niedostępne są uwagi zgłoszone przez organizacje i ile tych organizacji zgłosiło uwagi na dzień dzisiejszy, dlatego że nigdzie te informacje nie są dostępne, łącznie z RCL-em. W związku z tym trudno się odnosić do tego, co Państwo zmienili w ustawie, nie biorąc pod uwagę tego, co zgłosiły na przykład organizacje. Bo też nie spotkaliśmy się po to, aby oceniać uwagi, które napłynęły w konsultacjach, tylko po to, żeby porozmawiać o tym kształcie ustawy, który został zaproponowany przez kancelarię, przez pełnomocnika po tych trzech procesach: uzgodnieniowym, opiniodawczym i konsultacyjnym, a uwagi oczywiście będą jawne, zostaną opublikowane w formie raportu z konsultacji, także będą powieszone na stronie RCL-u.
To rozumiem, że tą ustawę Państwo w tej formie proponujecie jako projekt, który będzie procedowany w trybie legislacyjnym, tak? Na ten moment tak, oczywiście tak. Jesteśmy jeszcze w trakcie procesu uzgodnieniowego, bo jak Państwo wiedzą, to jest proces iteracyjny, czyli po zgłoszeniu uwag przez resorty pełnomocnik część uwag uwzględnił, część uwag odrzucił. W tej chwili wysyłane są stanowiska do poszczególnych resortów i zobaczymy, jaki będzie ostateczny odzew ze strony ministerstw, czy będzie tutaj potrzebne zorganizowanie tzw. konferencji uzgodnieniowej, którą przewiduje procedura legislacyjna, zanim projekt trafi na Komitet Stały Rady Ministrów. Ale to nasze dzisiejsze spotkanie jest także po to, aby zanim zamkniemy te wszystkie trzy procesy, a w szczególności proces uzgodnieniowy, który jest tutaj chyba najbardziej restrykcyjny ze wszystkich tych trzech procesów, aby eksperci pełnomocnika mogli jeszcze zgłosić swoje uwagi, pomysły, z którymi oczywiście też, jeśli uznamy je za ważne, będziemy musieli je przedstawić resortom. To jest Tomasz Szymonek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. To ja szybciutko, jak spojrzałem, bo rzeczywiście widać tam zmiany i o tyle można się cieszyć, że część naszych uwag, które wcześniej żeśmy zgłaszali, została uwzględniona. Natomiast tak na szybko pięć takich kwestii, które nadal budzi wątpliwość. To znaczy bardzo fajnie, że przy tworzeniu programów pojawił się zapis dotyczący konsultowania tych programów z organizacjami, ale znaczy to jest moim zdaniem warunek minimum. Natomiast to, co dobrze by było jednak określić, to przynajmniej kto określi zasady tych konsultacji, bo to jest troszkę mało, tak? Ja rozumiem, że w ustawie może ciężko to wpisywać, ale być może można byłoby tu odesłać do na przykład rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, w których te zasady zostaną określone, bo to jest element jednak bardzo istotny. Konsultacje, tak można je różnie rozumieć, więc taka sugestia. Druga kwestia, nie znalazłem tego, ale być może przeoczyłem. Nie znalazłem jednak obowiązku publikowania tych różnych istotnych dokumentów, które tworzy Narodowe Centrum, jest plan działań, sprawozdania i tak dalej. Jest tam gdzieś mowa o przejrzystości, natomiast nie widzę takiego obowiązku dotyczącego publikowania chociażby na stronie internetowej Kancelarii Premiera tych dokumentów, a to jest bardzo ważne właśnie dla przejrzystości działania. Trzecia uwaga, rzeczywiście skład Rady się zmienił, chociaż nadal wydaje mi się, że można by było podyskutować o tym, żeby ten udział organizacji był większy. Został określony też sposób jakby zgłaszania czy też nominowania tych kandydatów. Natomiast to, czego mi brakuje, i to zresztą był, jak pamiętam, zawsze duży przedmiot krytyki przy sposobie wyborów na przykład członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, mianowicie brak kryteriów wyboru, bo określone są kryteria dostępu, czyli warunki minimalne, które musi spełniać kandydat. Natomiast ja wyobrażam sobie, że tych kandydatów zgłoszonych będzie więcej niż te pięć miejsc, czy ile by ich tam nie było. No i teraz premier dokonuje wyboru. Pytanie, opierając się na jakich kryteriach, tak? To jednak należałoby, wydaje mi się, przynajmniej takie podstawowe kryteria, które jednak czynią znowu ten wybór bardziej przejrzystym, określić. No i taka drobna uwaga, ale analizowałem to i nadal wydaje mi się, że to jest zapis cenny, ale niezgodny z ustawą o finansach publicznych, to znaczy ten zapis dotyczący możliwości wsparcia instytucjonalnego. Mówię, to jest bardzo cenne i ważne, natomiast wydaje mi się, że w świetle obecnych przepisów ustawy o finansach publicznych nie bardzo jest to możliwe, więc tutaj nie wiem, pytanie, bo rozumiem, że Państwo się to też analizowali pewno, umieszczając taki zapis
tym projekcie, więc pytanie, co wam wyszło z tych analiz i czy według was, czy są argumenty, że rzeczywiście można tak w tej formie finansować, bo krótko mówiąc, różne interpretacje też dotyczące możliwości finansowania ze środków publicznych podmiotów spoza sektora finansów publicznych wskazują, że można te pieniądze przekazywać niezależnie od formy, tylko na realizację zadań publicznych, a mówimy jakby o wsparciu instytucjonalnym, niepowiązanym, jak rozumiem, z realizacją konkretnego zadania. Więc to jest takie pytanie, czy prośba o uzasadnienie, rozumiem, że Państwo to żeście rozważali. Dziękuję. Przemysław Żydow, Fundacja Aktywizacja. Pierw technicznie ja przychylam się do tej uwagi dotyczącej materiałów czy uwag zgłoszonych w konsultacjach z czysto technicznego powodu, bo miałem porównanie do tego, jak się czyta nowy projekt w kontekście tych uwag, które są dostępne chociażby RCL-u, tych uzgodnieniowych. Rzeczywiście widać te uwagi, widać jak się zmienia pod tym kątem projekt ustawy. Dużo łatwiej pewnie by było się odnieść do tego też, co w jaki sposób konsultacje, tak, wpłynęły na projekt, gdyby można było je zobaczyć. Bo w tym momencie, nie wiem, tam różne rzeczy się zmieniały. Wydaje mi się, w większości to były uwagi rzeczywiście wynikające z procesu uzgodnieniowego. Takie techniczne, ten projekt ustawy jest dużo bardziej uporządkowany, to już pan dyrektor o tym mówił. Prezes Rady Ministrów niepełnomocnik, dyrektor, nie prezes, dużo mocniejsze związanie z ustawą o pożytku publicznym i pod tym kątem jest to wyczyszczone. Natomiast jakby nie do końca wiadomo, a pewnie to by było cenne, łatwiej było ten projekt porównać, kiedy by było wiadomo, jakie uwagi z konsultacji też wypłynęły. Druga techniczna, drobna uwaga. Ja, jak dostałem ten projekt na maila, prosiłem o wysłanie tego projektu w trybie rejestru zmian, bo podejrzewam, że tak rzeczywiście pracowaliście Państwo, że był ten stary projekt, była zmieniana pewnie w trybie, chyba że nie, no to zaraz się okaże. Dużo łatwiej jest po prostu porównywać teksty, kiedy te, nie trzeba sobie drukować dwóch sztuk i tam punkt po punkcie porównywać, a jeżeli pracujemy w zespole ekspertów, który ma doradzać, no to zakładam, że wszystkim nam zależy na takiej optymalizacji pracy. Odnośnie samych zmian, to rzeczywiście no na pewno dużym plusem jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w Radzie. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, zaraz sobie włączę, które dokładnie wyleczyło. W dawnym artykule 23, w tym obecnym projekcie to jest artykuł 24, w ustępie 4 zniknęły dwa punkty. Tam jest mowa o tych dodatkowych działaniach centrum. Punkt 6, zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączenie tych grup w procesy decyzyjne. 7 punkt, wspieranie ekonomii społecznej. I to jest jakby pytanie, czy to wynika też z tego porządkowania i wyłączenia w ogóle pewnych elementów związanych już z policją, dlatego że ten projekt jest głównie, znaczy ta ustawa ma być głównie taką techniczną ustawą wprowadzającą pewną jednostkę, a będą jakby inne rzeczy, które mówią, co konkretnie, czym ma się zajmować. Czy to jest już jakiś wyraz tego, że nie wiem, to te obszary będą w mniejszy sposób jakiś punktem zainteresowania centrum? Wszystko, dziękuję bardzo. Dzień dobry, Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich z Łodzi. Ta końcówka nieprzypadkowo powiedziałem, że jestem z Łodzi. Ponieważ mam takie pytanie, czy Państwo rozważali w trybie rozmów nad zmianą ustawy kwestie zmiany siedziby. My razem z Klubem Jagiellońskim zwracaliśmy uwagę i podawaliśmy pod
refleksję fakt, że ta siedziba jest w Warszawie, a niestety większość, 98% urzędów publicznych jest w Warszawie. Klub Jagielloński zrobił taką nawet analizę i na stronach sejmowych na 77 urzędów, do których odnosi zakładka Sejmu z poprzedniej kadencji, tylko dwa urzędy były poza Warszawą. I mamy taki postulat, żeby to Narodowe Centrum było poza Warszawą. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, Krystyna Lewkowicz, Obywatelski Parlament Seniorów. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu, w czwartek, odbyła się narada w Urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich poświęcona temu projektowi i rozwiązaniom, jakie zostały tutaj zaproponowane. Wzięło w tej naradzie udział kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych. I oprócz bardzo profesjonalnych zastrzeżeń prawnych, których nawet nie jestem w stanie tutaj w całości przytoczyć, generalnie chciałabym Państwu przekazać jakby syntetyczne efekty tej narady. Otóż pierwsza teza, jaką wygłosili bardzo zgodnie wszyscy przedstawiciele organizacji, to ta, że uznano jakby, że konsultacje społeczne się odbyły, i że zostały one jakby zakończone i że przechodzimy teraz na inny szczebel już procedowania tej ustawy. Otóż przedstawiciele organizacji społecznych mówili tak. Konsultacje odbyły się w wielkim pośpiechu, były bardzo słabo przygotowane merytorycznie, były bardzo słabo rozpropagowane w środowiskach, frekwencja na tych konsultacjach była więcej niż mizerna. Wszystkie konsultacje odbyły się w okresie okołoświątecznym, a zatem wtedy, kiedy są nasilone urlopy, wyjazdy i zanika praktycznie życie w niektórych organizacjach pozarządowych, co jedno z drugim się łączy z tą niską frekwencją i niską kreatywnością tychże konsultacji. I że praktycznie niektórzy nawet twierdzili, że nie były to żadne konsultacje, tylko to była jednostronna informacja rządu, że proponujemy takie i takie rozwiązania, są uwagi, pytania, nie ma, dziękuję, do widzenia i na tym się te konsultacje kończyły. A zatem może chwilę zastanówmy się, czy uważamy te konsultacje za satysfakcjonujące i czy że przyjmujemy ten punkt wyjścia do dalszego procedowania, że konsultacje się już zakończyły, a teraz tylko to, co pan dyrektor powiedział, uzgodnienia międzyresortowe, no i Sejm. Więc z tej narady u Rzecznika Praw Obywatelskich no, ta ocena była bardzo krytyczna. Praktycznie sprowadzała się do tego, że nie uznajemy tego, co było, za prawdziwe konsultacje społeczne, jakie powinny się odbyć w tak ważnej dziedzinie, jak to, o czym mówimy. Druga teza, która się pojawiała we wszystkich wypowiedziach, łącznie z jakimiś nawet drastycznymi przykładami i dość dosadnymi określeniami, że jeżeli w ręku jednego człowieka, dyrektora centrum, koncentruje się ogromna władza nad trzecim sektorem, wszystkie pieniądze, legislacja, nadzór, to pachnie jakimś no, reżimem, a reżim się nie sprawdził nigdzie, ani w polityce, ani w sprawach społecznych, ani w innych dziedzinach. Po prostu organizacje senioralne są bardzo zaniepokojone, co z tego dalej wyniknie. Ten niepokój ja podzielam, ponieważ takie sformułowanie władzy i takie skoncentrowanie logistyki w jednej ręce no, niesie zagrożenie dla organizacji pozarządowych, że jedne będą faworyzowane, a inne nie. Ja osobiście doznałam tego jeszcze wtedy, kiedy się nie mówiło o tej ustawie, Obywatelski Parlament Seniorów doznał tego na własnym przykładzie. Nie wykazał spolegliwości, odmówił
uznania swoich organów za niebyłe czy ubezwłasnowolnione. W związku z tym został brutalnie wyrzucony z Sejmu. Zostały mu odebrane wszelkie pieniądze, jakie kancelaria miała przygotowane na sesję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. I na każdym kroku do dnia dzisiejszego doznajemy w białych rękawiczkach, ale jakichś nieprzyjaznych gestów pod naszym adresem. W związku z tym to, co zostało przez społecznie uznane za patologię, to, co zostało poddane totalnej krytyce, to praktycznie teraz jest usankcjonowane w tej ustawie. I to oczywiście trudno z góry zarzucić, że tak będzie, że ta ustawa tak będzie działała, ale no niestety te obawy mają swoje podłoże. Jak zapoznawałam się, niezależnie od tej narady u Rzecznika Praw Obywatelskich, jak zapoznawałam się z opiniami dużych organizacji, takich nazwijmy to opiniotwórczych, które skupiają inne organizacje pozarządowe, to niestety te rzeczy, te same aspekty były tam w tych opiniach podnoszone i te same obawy były formułowane przez trzeci sektor, że grozi nam upolitycznienie, grozi nam pełna kontrola ze strony rządu i grozi nam to, że rząd będzie sobie dokonywał w sposób bardzo dowolny organizacji, które spełniają jego oczekiwania ogólnie mówiąc i będą wspierane głównie pieniędzmi, a i takie, które są niepokorne bądź też ośmielają się mieć jakieś inne zdanie krytyczne i bardzo szybko będzie można je ubezwłasnowolnić, po prostu odcinając im możliwość dostępu do środków publicznych. W związku z tym samo Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego brzmi niezwykle dumnie, niezwykle godnie i sugerowałoby, że nadaje się temu bardzo wysoką rangę. Z drugiej strony, no proszę jednak wziąć pod uwagę, że organizacje pozarządowe mają powody być zaniepokojone i mają powody obawiać się tego, co jest usankcjonowane w tej ustawie. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam się odnieść do tego, co pani mówi, ponieważ brałam udział, jak to powiem, w naradzie pana rzecznika Bodnara. Z tego, co wiem, to nie była narada, tylko spotkanie i nie było żadnego wspólnego pisma, po którym podpisałyby wszystkie organizacje. Między innymi moje środowisko miało tam różne głosy i chciałabym, żebyśmy wiedzieli, że to nie było jakiejś wspólnoty decyzji czy narada z rzecznikiem. Chciałabym, żebyśmy o tym wszyscy wiedzieli. A jeszcze skąd pani jest, przepraszam? Ze Stowarzyszenia Adraniemy. Ja tylko dodam, bo to też jestem przewodniczący też z Fundacji Niepodległości, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, że właściwie do końca nie wiem, jaki był dobór. Po prostu Rzecznik Praw Obywatelskich zaprosił nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkanaście osób sobie z danego klucza. Pamiętajmy, że nawet ja zapytałem członków Rady, czy Rada oficjalnie albo ktoś z członków był zaproszony. Wiem, że Rada oficjalnie nie dostała takiego zaproszenia, więc nie wiem, czy było to grono reprezentatywne dla całego sektora, co najmniej dla kilku. Było po prostu spotkanie pana rzecznika z osobami. No, chciał sobie wyrobić jakiś pogląd, natomiast jakie były kryteria doboru, nie znamy. W kwestii uzupełnienia tego, co pani powiedziała. Tego nie umiem powiedzieć. Proszę. No dobrze, to ja się tu zgłoszę. Przepraszam, bo bardzo przepraszam państwa, bo po pierwsze jestem świeży w tym gronie, a po drugie to, ale został wywołany tu jakiś temat Rady Działalności Pożytku Publicznego. Mam zaszczyt być przewodniczącym Rady jednym z dwóch zaproponowanym przez stronę pozarządową. To najpierw tak, moja wypowiedź ma osobisty charakter, ponieważ jutro zespół Rady do spraw dialogu obywatelskiego się tym projektem będzie zajmował, więc absolutnie nie mogę w imieniu Rady czy nawet części pozarządowej tutaj jakoś zabierać głosu, tylko w swoim własnym. I najpierw co do zaproszenia przez pana Rzecznika Praw Obywatelskich Rady Działalności Pożytku Publicznego, że rzeczywiście takiego zaproszenia nie było, ale ja osobiście nie uważam, że to jest jakiś afront czy coś, co po prostu Rzecznik Praw Obywatelskich ma moim zdaniem prawo zapraszać sobie takie
środowiska czy organizacji, jakie uzna za stosowne, ale z polemiki między paniami wynikało, że było to pluralistyczne spotkanie, bo jeśli dobrze zrozumiałem... Przepraszam, to nie było to pluralistyczne spotkanie i najbardziej mnie denerwuje to, że potem mamy właśnie wspólne stanowisko, pod którym się nie podpisują różnorodne środowiska. Ja nie brałam tam udziału po to, bo nie miałam krytyczny stosunek do tego, co się działo na sali, a włączenie jesteśmy jak cały przekaz środowiska. Tylko o to mi chodzi, żebyśmy rozmawiali pluralistycznie, żeby każdy miał szansę przedstawić swoje wnioski, tak jak rozmawiamy tutaj, a nie żebyśmy nie byli włączani w jeden przekaz. Bo to właśnie jest niezależność, tylko swoją niezależność i tej pozycji. Proszę, może dokończyć. Pani Ilono, Pani Krystyno, bardzo proszę, stosuj troszeczkę emocje i próbuję po kolei. Ja chciałem dokończyć swoją wypowiedź, bo tak naprawdę to nie chciałem się odnosić do spotkania, na którym nie byłem, więc mnie tylko chciałem tylko potwierdzić po prostu to, co jeden z kolegów z Rady mówił, że rzeczywiście tam Rada na to spotkanie zaproszenia nie otrzymała, ale że nie uważam, że nie widzę, że to jest niestosowne. To chciałem powiedzieć jedno i drugie. Natomiast kilka jeszcze innego rodzaju komentarzy osobistej natury. Pierwsza sprawa, tak zwane dofinansowania instytucjonalne. To moim zdaniem, jeżeli są jakieś wątpliwości dotyczące regulacji dotyczących finansów publicznych, to by je trzeba było rozstrzygnąć na korzyść dofinansowań instytucjonalnych, ponieważ z mojego punktu widzenia trzeci sektor w Polsce naprawdę jest w takiej sytuacji, kiedy każda struktura federacyjna, która zamierza się zająć reprezentowaniem interesów swoich członków w stosunku do innych podmiotów, do administracji, do polityki, do biznesu itd., itd., jest dosłownie skazana na jakieś projektowe finansowanie, bez możliwości uzyskania dofinansowania w związku z ważną funkcją społeczną, jaką pełni, mianowicie właśnie reprezentacji interesów i łączenia tych interesów. I w bardzo, nie wszędzie, ale naprawdę w bardzo wielu krajach europejskich nie ma w tym nic dziwnego, że z funduszy publicznych się dofinansowuje właśnie taką funkcję, a nie doprowadza się do sytuacji, w której biuro takiej organizacji wygląda jak jakiś, przepraszam najmocniej, sklep z towarami różnymi, zbiór zlepek jakichś projektów i przy okazji ci pracownicy jeszcze się czymś innym zajmują. No to później mamy, i tu trzeba, myślę, po stronie trzeciego sektora też jest potrzebne trochę samokrytyki w tej sprawie, bo potem mamy niestety sytuacje takie, jakie mamy, to znaczy nie jesteśmy w stanie wypracowywać w różnych podstawowych sprawach stanowisk, bo nie mamy mechanizmu do tego służącego. Druga kwestia jest oczywiście taka, na ile ten mechanizm wspierania instytucjonalnego wpływałby na niezależność lub zależność organizacji od tego mechanizmu, i to musiałyby być poważne gwarancje, że polegające na tym, że w szczególności wtedy, jeśli taka organizacja zachowuje się krytycznie wobec tego, który te pieniądze publiczne dostarcza, że w szczególności wtedy nie będzie karana czy odbieraniem tych pieniędzy, czy na przykład jakimiś kontrolami, czy jeszcze innymi takimi metodami. To jest naprawdę kluczowa sprawa. To ma, tak jak każda sprawa, ma dwie strony ten medal. To jest jedna kwestia. Druga kwestia już dotyczy, jeszcze raz powtarzam, z mojego osobistego oglądu, kwestii wyboru przedstawicieli organizacji do różnych ciał. Więc zacznę od tego, że jeśli chodzi o Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w tym kształcie, w jakim ono się tu rysuje, to myślę sobie, że może powinniśmy prezesowi Rady Ministrów, mówię troszkę ironicznie, my powinniśmy może zostawić swobodę. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to my będziemy potem odpowiadać za to, co się tam dzieje. Proszę zauważyć, to jest przecież prosty mechanizm polityczny. Jeżeli jakaś rada jest mianowana w takim procesie, w którym jest pewna dowolność tego mianowania przez podmiot polityczny, który to wszystko prowadzi, to później ten podmiot odpowiada za skutki. Jeżeli natomiast my będziemy dążyli do jakiejś hybrydowej konstrukcji takiej polegającej na tym, że mianowanie tak, ale nałóżmy tu jakieś warunki, które spowodują, że później ktoś może powiedzieć, przepraszam, ale mieliście państwo
w tej Radzie połowa to są wasi przedstawiciele. Tu jest pies pogrzebany, bo to nie są wtedy nasi przedstawiciele i wtedy odpowiedź jest taka, nie, to nie są nasi przedstawiciele, to są osoby, które prezes Rady Ministrów zaprosił do współpracy ze względu na ich ekspercki potencjał i tak dalej, i tak dalej. I to moim zdaniem, a funkcje przecież Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nie są aż tak rozbudowane, przynajmniej w tym projekcie tak nie jest, żeby to był na przykład ta Rada, żeby była jakimkolwiek na przykład organem dialogu. Nie, nie jest. To jest po prostu organ o określonych funkcjach ustawowych, głównie doradczych, troszkę kontrolnych i moim zdaniem, ja bym w każdym razie, to jest mój punkt widzenia, ja bym tego tak nie starał się mieszać. Oczywiście jakieś kryteria, ale tam są określone w tym projekcie kryteria, mianowicie dotyczące zgłoszeń tych osób, kto je może zgłosić. Jakiś jeszcze innych kryteriów, no nie wyobrażam sobie jakie konkretnie, ale jak są jakieś propozycje, to pewnie by było warto nad nimi konkretnie podyskutować. I ostatnia sprawa, pro domo sua. W tym projekcie jest jakby Rada Działalności Pożytku Publicznego jest w pewnym sensie przetransferowana mówiąc już bardzo precyzyjnie. Według dotychczasowych regulacji prawnych organem obsługującym administracyjnie Radę Działalności Pożytku Publicznego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. W nowej regulacji miałby to być prezes Rady Ministrów. Czy dyrektor, ja przepraszam, już nie bez Rady Ministrów, tak? I to jakby, ja jestem członkiem Rady z przerwą trzyletnią od początku, od 2003 roku i moja obserwacja pracy tego organu jest taka, że jakość i skuteczność jego pracy zależy od tego, kto po stronie rządowej odpowiada za tą pracę, krótko mówiąc. Kto po stronie rządowej, to znaczy niezależnie od tego, jaki jest skład ze strony pozarządowej, determinacja, zdecydowanie i tak dalej, to na samym końcu najważniejsze jest to, kto po stronie rządu współpracuje, kto się tym zajmuje. I dotychczasowe doświadczenie jest takie, że to było bardzo spersonalizowane, to znaczy jak był, krótko mówiąc, dobry sekretarz albo podsekretarz stanu, to było dobrze, a jak mniej dobry, to było mniej dobrze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przy tym pomyśle przeniesienia do kancelarii premiera jest oczywiście dokładnie taka sama sytuacja, tak? Znaczy jaki premier będzie dobry dla sektora, to będzie ta rada pracować lepiej, jak będzie mniej dobry albo mniej zainteresowany, no to będzie pracować gorzej, albo jego sekretarz stanu, czy pełnomocnik, czy ktoś taki. I w związku z tym moje osobiste zdanie jest takie, że jeżeli już w ogóle Rada Działalności Pożytku Publicznego, która przypominam liczy teraz 40 osób i cokolwiek około 40-39 chyba, cokolwiek byście Państwo na temat krytycznego nie powiedzieli, a będziecie mieli Państwo rację ze swoimi krytycznymi uwagami, ale cokolwiek byście nie powiedzieli, to jest w tej chwili jedyny organ de facto dialogu obywatelskiego w Polsce i stara się tą rolę pełnić. Mój kolega Zakrzewski, Witold, tu siedzący koło mnie, jest przewodniczącym na przykład zespołu do spraw interwencji. Wierzcie mi Państwo, że nie ma żadnego znaczenia, czy jest to spór z organem administracji publicznej, który jest we władaniu jednej partii politycznej, czy innej opcji, czy standardy postępowania są zawsze takie same i zawsze w taki sam sposób staramy się, znaczy kolega, nie ja, dochodzić do określonych rozwiązań. Ja chciałem to podkreślić, że to jest, co, znaczy funkcjonowanie tej Rady jest pewną wartością dodaną w tej chwili, tak mi się wydaje. I samo jej przeniesienie bez dołożenia jakichś kompetencji, i to takich zapisanych, wydaje mi się, no, można tak zrobić, ale wartość dodana tego rozwiązania niekoniecznie jest jakaś taka oszałamiająca, żeby było warto wstawiać to jakoś w centrum naszej uwagi. To tyle, ale jeszcze raz mówię, no, na ten temat będzie dyskusja w samej Radzie. Zresztą pan dyrektor Kaczmarczyk jest jest również członkiem Rady ze strony rządowej i tu w tym miejscu chciałem serdecznie podziękować panu dyrektorowi za bardzo konstruktywną pracę w ramach Rady, chociaż to nie ja jestem pana współprzewodniczącym, tylko ktoś inny, ale pozwolę sobie to powiedzieć. I jeszcze raz,
zmiana pozycji Rady powinna być związana z jakąś zmianą umożliwiającą dalszy rozwój dialogu obywatelskiego i jakieś takie kompetencje, na przykład podobne troszkę do Rady Dialogu Społecznego, na przykład prawo zgłaszania własnych rozwiązań ustawowych, które ma Rada Dialogu Społecznego, oczywiście tylko w zakresie społeczeństwa obywatelskiego. Wtedy ta cała konstrukcja z prezesem Rady Ministrów, że tak powiem, w tle miałaby sens. Przepraszam, że tak to wprost powiedziałem. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Można? Ja odniosę się teraz do samej ustawy i zapisów, znaczy do konstrukcji na przykład Rady Narodowego Centrum, ponieważ tak do końca nie wiadomo, kogo reprezentują, to znaczy wiadomo, kogo reprezentują. Reprezentują organizacje, które wskazały tych przedstawicieli, nie reprezentują sektora jako takiego, te osoby ze strony pozarządowej, bo jeżeli czytamy w zapisie, że prezes Rady Ministrów odwołuje członków Rady, o których mowa, tu jest napisane artykuł 9 ustęp 1 punkt 4, na wniosek reprezentowanych organizacji, to znaczy, że te osoby nie reprezentują sektora, tylko organizacje. W związku z tym wprowadzamy mocne ograniczenie, kogo te osoby w Radzie reprezentują. Czyj interes tak naprawdę w tej Radzie reprezentują. Jeżeli reprezentują interes na przykład tak jak jest sposób wyboru trzech federacji, to reprezentują interes trzech federacji. Jeżeli reprezentują, ich zgłosiło 20 organizacji, to reprezentują te 20 organizacji, nikogo więcej. Więc jeżeli chcemy, żeby te osoby reprezentowały rzeczywiście sektor, no to ta konstrukcja jest całkowicie wadliwa. Co więcej, no teraz jest pytanie, na wniosek reprezentowanych organizacji, jeżeli przedstawiciela rekomendowało 20 organizacji, dwie organizacje wycofały swoją rekomendację, to on będzie nadal w tej Radzie czy nie? No tutaj tej konstrukcji nie wiadomo, no on stracił tak naprawdę mandat reprezentowania tej grupy, która go rekomendowała, więc tak naprawdę powinien zostać odwołany. Więc ta konstrukcja jest całkowicie wadliwa, jak dla mnie. Tak? Co więcej, państwo zmieniliście na dyrektora, był prezes. No, to są takie drobne rzeczy. To, co już kolega powiedział, że trudno się odnieść do tego, co państwo tak naprawdę zmieniliście w nowym projekcie ustawy, nie odnosząc się do tego, co uwzględniliście z uwag organizacji. Tak? A my tego nie widzimy, bo nie jesteśmy w stanie, tylko odnieść się do tych uwag, które zostały upublicznione czy to na portalach społecznościowych, czy na stronach organizacji, czy na NGO.pl, tak? A to jest istotą dla organizacji, żeby sprawdzić, na ile państwo chcieliście rozmawiać w konsultacjach nad tą ustawą z organizacjami, a nie tylko z resortami, dlatego że ta ustawa będzie miała wpływ mimo wszystko na działalność organizacji, a nie na działalność resortów jako takich. W związku z tym, no warto by było zobaczyć, na ile państwo uwzględniliście uwagi, te, które zgłaszały organizacje. Co do spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich, no tutaj się odniosę do tego, że Rzecznik Praw Obywatelskich miał prawo zaprosić każdego, kogo chciał zaprosić. To było spotkanie, które nie miało wypracować żadnego stanowiska sektora jako takiego. To było spotkanie, w którym sektor przedstawił swoje uwagi. I to było spotkanie moim zdaniem pluralistyczne, dlatego że każdy miał prawo wypowiedzieć swoje uwagi. Można się z nimi nie zgadzać, można mieć wątpliwości. Ważną uwagą do tego, co było przedstawione przez wielu, było to, że ta ustawa jest tworzona bez żadnych założeń. Bez żadnych założeń, co więcej, nie wiemy, jak będzie kształtować się praca centrum, dlatego że nie znamy statutu centrum. Ten statut powstanie dopiero kiedy powołane zostanie centrum, więc tak naprawdę wiele zapisów, których nie ma w ustawie, znajdzie się merytorycznie w zapisach statutowych. A te zapisy też są istotne, dlatego że te regulacje, jak będzie ukształtowana praca centrum, ma wpływ na ocenę tego, jak ta ustawa będzie oddziaływać na organizację. To na tyle. Dziękuję bardzo. Tylko rozumiem, że pan Witold Zakrzewski uznaje sposób kreowania pozarządowych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego za wadliwy, no ale
bo jest identyczne. Proszę bardzo. Chciałem się zapytać Anię Snaską, Biuro Kontroli Wyborów, Stowarzyszenie, o to kryteria. Nie doszukałem się w tej ustawie wyjaśnienia takiego głębszego, co to znaczy co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze obywatelskim. Czy to jest działalność w jakiejś organizacji, czy może jakaś własna określenie się, że ja zawsze byłem wolontariuszem, tak, działaczem? Tego nie znalazłem. To warto by było się dowiedzieć, co to znaczy 5-letnie doświadczenie. Proszę bardzo. W rozdziale 5, tam gdzie się mówi o gospodarce finansowej i mówi się o przychodach, wyczytałam punkt, który mówi zaciski i darowizny. I przyznam się szczerze, że nie wiem, czy się cieszyć z tego powodu, czy być przerażoną, bo jeżeli mnie bardzo zależy na tym, żeby w Polsce rozwijała się filantropia indywidualna i jeżeli jeżeli utworzenie centrum jest jakimś tak krokiem w tym kierunku, który będzie to wspierał, to dużo mamy do zrobienia, jeżeli chodzi o wspieranie filantropii indywidualnej. Natomiast no, z przerażeniem chyba pomyślałam o tym, że organizacje pozarządowe będą z Narodowym Centrum rywalizować o spadki i darowizny. Proszę. Rafał Burkowski, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Jeszcze Maciej, ja się chcę odnieść do kilku głosów poprzednich i tak jedną, z mojej perspektywy, jedną kwestię naświetlić, nie do konkretnych zapisów. O tym, czy te konsultacje, które były prowadzone, czy one były pochopne, szybkie, prawdziwe, czy rzetelne, tak naprawdę dzisiaj nie potrafimy powiedzieć. Znaczy, my zobaczymy efekt końcowy. Ten raport końcowy, który pan dyrektor nam na początku dzisiejszego spotkania zapowiedział, on będzie dla nas chyba takim dokumentem, z którego będziemy mogli wywnioskować, w jakim stopniu uwagi organizacji pozarządowych zostały wzięte pod uwagę, w jaki sposób uwagi Centrum Legislacyjnego Rządu zostały wzięte pod uwagę. Tak, ten produkt finalny z wszystkimi regulaminami i zapisami statutowymi będzie dla nas takim chyba dopiero ostatecznym momentem. Ja domyślam się, że wtedy ktoś może powiedzieć, że no, wtedy będzie za późno na cokolwiek, jak już będzie gotowa ustawa. I chyba no, tak to bardzo często bywa. Kwestie obaw, jakie mamy, są chyba w jakiś sposób pochodną poziomu zaufania, jakie mamy do rządu, jakie społeczeństwo ma do polityków, do Sejmu, do tych stanowiących prawo. Nie znam obecnych badań. Pewnie Państwo tu obecni, ktoś wie, jaki jest poziom zaufania społeczeństwa do Sejmu dzisiaj. Myślę, że polaryzacja życia politycznego jest taka, że nie będzie on zbyt wysoki. Natomiast ja muszę powiedzieć, że te konsultacje na tym etapie, na jakim one były prowadzone, to był okres, nie wiem, styczeń, grudzień, już teraz nie pamiętam, kiedy we Wrocławiu było spotkanie, no, ja odniosłem wrażenie, że były dość ciekawe i rzetelne. No, mieliśmy, jak sobie próbowałem zrozumieć pana dyrektora, który objechał kilkanaście województw, jeden dzień na to poświęcił, bo to dobrych parę godzin w Urzędzie Marszałkowskim, czy tam wojewódzkim we Wrocławiu trwało, przyszło sporo osób. Na tym one polegały, że myśmy przedstawiali jakieś swoje uwagi, myśmy słyszeli pewne wyjaśnienia i dopiero w ten finalny produkt nam pozwoli to na końcu jakby zweryfikować. Muszę powiedzieć, że obawy, że cały sektor organizacji pozarządowych jakby skupi się w rękach Narodowego Centrum, no, mnie one jakoś tam nie przerażają. Ja przez 27 lat ostatnich pracuję w jakiś sposób w organizacjach pozarządowych, bardzo różnych, i wiem, że każda władza, czy samorządowa, czy polityczna, tej opcji, czy tamtej, w jakiś sposób wspierając, rozdając publiczne pieniądze, no, trochę je politycznie naznacza, tak? Kierunki jakieś wytycza. No, zawsze tak było. Stąd ja oczywiście bardzo jestem zwolennikiem rozwoju niezależnych federacji, organizacji dachowych. Jestem też bardzo mocnym zwolennikiem, wiem, że to czasami jest źle rozumiane, ale
też rozwijania działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, bo to naprawdę daje pewną samodzielność, a nie tylko walka o sprawiedliwie rozdawane granty. Wiem, jak to w Polsce jest trudne i jak trudno się to buduje. Tak? Od ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 1% po wszelkiego rodzaju przejawy dobroczynności, filantropii, moglibyśmy pewnie długo rozmawiać, cały czas rozwijamy i budujemy jakiś ten sektor w Polsce. Na temat spotkania u Rzecznika Praw Obywatelskich, ja no, niestety z perspektywy Dolnego Śląska to jest kawał drogi i na takie kilkugodzinne spotkania mimo zaproszeń też nie zawsze, no ja akurat nie pojechałem mimo zaproszenia, nie pamiętam czy przez jakiś portal NGO czy jako federację, jak dostaliśmy to zaproszenie. Natomiast starajmy się unikać takich dyskusji, które nas po dwóch stronach barykady sporu politycznego stawiają, bo nie wiem jakie było, no różnie. Nasze organizacje, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zrzesza prawie 200 organizacji. Mamy organizacje bardzo różne i nie spór polityczny, nie przekonania polityczne są tym, co nas łączy. Tak? Nas łączy jakaś tam wspólna praca na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, na rzecz ludzi od uzależnionych po aktywnych sportowo czy seniorów. I nad tym się starajmy skupić. Także w tym gremium wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdybyśmy się trzymali trochę dyskusji na temat tych zapisów, tak aby one były jak najskuteczniejsze. A odpowiedzialność, i tu mi się podobało w wypowiedziach moich poprzedników z lewej strony, że przecież jeżeli Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie powołane przez Prezesa Rady Ministrów, no to oczywistą rzeczą jest, że my nie stworzymy ani konsultacji o takim zasięgu, które by przypominały, nie wiem, ogólnokrajowe referenda, ani takiej reprezentacji całego społeczeństwa obywatelskiego, żeby to kto inny niż Prezes Rady Ministrów tak naprawdę odpowiadał za działanie i kreował działalność tego centrum, skoro ma takie prerogatywy jak wyznaczanie dyrektora czy wcześniej prezesa. I z tym będziemy na pewno jako organizacje pozarządowe musieli żyć. Im więcej z tego wzajemnego procesu konsultacji, im bardziej nam się uda zbudować wzajemne zaufanie w jakiś sposób, no tym lepiej będzie później. A oczywiście ten raport końcowy, to miałbym pytanie do pana dyrektora, kiedy mniej więcej planowany jest ten proces? I zamknąłbym jeszcze jednym pytaniem. My możemy długo rozmawiać o tych zapisach, które są. Ja bym zapytał pana dyrektora, czy w którym obszarze oczekiwałby pan, czy pojawiły się jakieś wątpliwości na tym etapie konsultacji, w których naprawdę oczekiwalibyśmy, jeszcze oczekiwał pan dyrektor, jakiś uwag lub opinii. Chciałem tylko, tutaj pan Nowsko zwrócił uwagę na ten artykuł 9, ten 2.4, to posiada wiedzę, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania zawodowe, to znaczy zawodowe, i posiada wykształcenie magisterskie lub równorzędnie. Wydaje mi się, że ten punkt w ogóle to co będzie na przykład, jak się zgłosi przedstawiciel, będzie zgłoszony przedstawiciel 20 organizacji, nie wiem, producentów miodu, który będzie miał wykształcenie zawodowe, techniczne i ma świetne doświadczenie rolnicze, więc myślę, że ten punkt powinien być usunięty. Druga rzecz to jest kwestia odwołania tego przez tych przedstawicieli organizacji pozarządowych, bo tu jest, że odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek reprezentowanych organizacji. Co będzie, jak z 20 zgłosi jedna taki wniosek? Czy zostaje się w gestii prezesa Rady Ministrów, który decyduje, czy ten wniosek uwzględnia, czy nie? Czy też a pozostałe 19 na przykład uważa, że ten reprezentant jest świetnym reprezentantem, więc rodzi się zaraz jakiś spór i no i trzecia rzecz, to pan Krzysztof Bała odpowiedział, też zgadzam w sprawie wsparcia dla tych federacji, związków organizacji, no, które po prostu jakby mają reprezentować te organizacje, czyli tak w rodzaju takiego parasola, czyli jakoś reprezentantem, czyli mają mniej się koncentrować na tej słynnej grantodzie, czyli pozyskiwaniu bieżących pieniędzy na realizację jakichś konkretnych projektów, tylko mają jakby reprezentować, być takim czymś trochę eksperckim, trochę właśnie wsparcia dla swoich członków i rzeczywiście wtedy ta organizacja, nie pozyskując pieniędzy z projektu, właściwie staje przed pytaniem, z czego ma utrzymać, nie wiem, to biurko, pokoi, w którym będzie siedziała, będzie okazać, że będzie to jakaś kanciapa gdzieś na poddaszu z biurkiem z demobilu, tak, z podarowaną od jakiejś tam firmy. Więc to myślę, że to jest dobry wniosek, to co pan Krzysztof zgłosił. Dziękuję. Odnośnie wyboru
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ja to trochę inaczej niż pan Witold zrozumiałem. Jeszcze bardziej zawężająco. I to jest też moje pytanie. Nie jestem prawnikiem, może właśnie źle coś rozumiem. Ja rozumiem to tak. 5 członków reprezentujących organizację. Jakaś organizacja zgłasza swojego kandydata. On zbiera poparcie, te inne, które powiedzmy nazywają popierające. I ona, ta osoba reprezentuje tą organizację. I tam, kiedy jest mowa o, w artykule 10 o odwołaniu, członek rady, o którym mowa właśnie w artykule 9, powołuje, odwołuje prezesa do ministrów na wniosek reprezentowanych organizacji, to jest, ja to rozumiałem w taki sposób, że na wniosek tej organizacji, z której ta osoba jakby się wywodzi, a nawet nie tych, które je popierały. Czyli jakby to jest, w stosunku do tego, co pan mówił, to jest minus, bo jest jeszcze bardziej jakby zawężająco. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na tą pułapkę, którą też jako sektor... Ale dlatego, że członków rady jest też w liczbie mnogiej, więc to może oznaczać jakby całą piątkę. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na pewne niebezpieczeństwo w drugą stronę i pewnego, znaczy no, nie powiem samobuja, tak, ale w sektorze pozarządowym mamy duży... Niejednoznaczność, jeśli chodzi o ten proces oceny, którą sami zaproponowaliśmy wyboru członków pozarządówki do komitetów monitorujących programu operacyjnego, bo on był bardzo klarowny, dający możliwość rzeczywiście decydowania w samym sektorze, bo były głosowania. Natomiast no, w wielu momentach stało się tak, że pewne organizacje monopolistyczne w sposób łatwy przyjęły, że tak powiem, ten rynek, tak? Dlatego że dużo KRS-ów może tak naprawdę wystawić jedna organizacja. Czyli z drugiej strony, gdybyśmy chcieli zrobić jakoś bardzo szeroko, bardzo szerokie, na przykład wybory, tak, przez organizacje pozarządowe, już konkretnie tych pięć miejsc, to też trzeba było uważać, żeby z kolei to zrobić na tyle dobrze, no żeby się potem nie okazało, że popełniliśmy większy błąd. I opinie w tym momencie są takie, że chyba już lepiej było tak, jak było w poprzedniej perspektywie, kiedy to ostatecznie minister decydował, które ze zgłoszonych organizacji rzeczywiście wchodziły do komitetów, a nie same organizacje wybierały. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, bo to już trzy razy padło. To, moim zdaniem to nie dotyczy bezpośrednio tego projektu, ale dotyczy tego, czym ma się zajmować i w jaki sposób tak naprawdę funkcjonować realnie Narodowe Centrum, czyli czy jakby ten kreator polityk w tym obszarze w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy tak jak było ministra odpowiadającego za zabezpieczenie społeczne. Powiem przez pewną analogię, ja już mówiłem na spotkaniu zespołu eksperckiego, tego mniejszego, bo wywodzę się z organizacji, która od wielu lat już działa na rzecz takiego wdrożenia w Polsce konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Jest to duży ruch, duża organizacja, jest dosyć duża zgodność co do większości kluczowych kwestii. Jedną z takich kwestii jest to, i organizacje bardzo na to naciskają, żeby pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych rzeczywiście był przeniesiony z Ministerstwa Rodziny i Pracy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dlatego, że jest potrzebna rzeczywiście dużo wyższa, na dużo wyższym poziomie zamontowanie tego urzędu. Ale też uwaga, po co? Dlaczego? Bo w mojej opinii relacja rząd zewnątrz rządu jest tutaj mniej istotna. Dlatego, że z perspektywy organizacji pozarządowych, biznesu, samorządów, w moim odczuciu, czy to jest minister pracy, czy to jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, jeżeli to jest aktami obowiązującymi powszechnie prawo, mocowana osoba reprezentująca rząd, nie ma takiej różnicy. Natomiast jest bardzo istotne z perspektywy tego, co się dzieje też w samym rządzie. Dlatego też jest takie ważne, żeby to centrum jakby działań, ten kierunek działań był też skierowany po prostu na różne ministerstwa, na różne resorty, żeby w obszarze właśnie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przełamywać tą silosowość, tak? Że każde ministerstwo może mieć swoją politykę, one mogą być niespójne, mogą być czasem wręcz sprzeczne. Obszar polityk publicznych to nie jest tylko jakby obszar prawa, ale to są też szersze zjawiska i na przykład ta dyskusja, która była pod koniec roku gdzieś tam w mediach i bardzo różne wypowiedzi, bardzo dobrze, że była wypowiedź w końcu pana premiera Glińskiego, no bo to pokazuje, jakie są zagrożenia właśnie w tym, że nie ma pewnej centralizacji i uporządkowania i też daje pewną szansę. Natomiast ważne jest to, żeby to nie było tylko ta centralizacja, która skupia takie oddziaływanie na sektor, ale też
która powoduje silniejsze oddziaływanie na cały rząd, na różne elementy administracji, żeby właśnie w oparciu o pewne standardy współpracować z organizacjami pozarządowymi. Dziękuję. To ja króciutko pozwólcie Państwo się odniosę. Jeśli chodzi o to wsparcie instytucjonalne, jestem jak najbardziej za. Tylko moje skromne doświadczenie podpowiada, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów nie jest to możliwe. A jeżeli chcemy, żeby to było możliwe, to nie róbmy tutaj jakiegoś lex specialis dla Narodowego Centrum, tylko określmy to możliwość dla wszystkich podmiotów publicznych, tak? Bo to jest ogromny problem na przykład samorządów, które też bardzo często na przykład na poziomie regionalnym, ograniczając się tylko do przykładu wsparcia organizacji parasolowych czy reprezentatywnych, mogłyby to robić, a nie mogą tego robić, bo takie jest prawo. Więc mówię, to jest kwestia istotna, ale załatwmy to systemowo, tak, żeby to było po Bożemu. Ta kwestia tego wyboru, mówię, nie mówię o Radzie Działalności Pożytku, tylko mówię o Radzie Narodowego Centrum. Rzeczywiście chyba z tych głosów wynika, wymaga przemyślenia, tak? Bo to jest jednak bardzo ważna funkcja, jest to tylko 5 osób, ale one pełnią dla mnie przede wszystkim funkcję kontrolną, tak? w tej Radzie. Są takimi mężami zaufania, więc dla mnie osobiście na przykład znacznie ważniejsze niż ich funkcja reprezentatywna jest bardziej funkcja ekspercka. To powinni być ludzie, którzy będą w stanie ocenić rzeczywiście to, co im dyrektor Narodowego Centrum będzie przedstawiał, ocenić i od strony finansowej i merytorycznej. I to jest ważne, tak? Teraz pytanie właśnie w związku z tym, jak ich wybrać. Moim zdaniem są dwie drogi. Albo pozostawiamy ten wybór rzeczywiście swobodę premierowi i ja jestem w stanie to absolutnie zrozumieć i uszanować, ale wtedy jednak dookreśliłby pewne kryteria, którymi premier przy tym wyborze musi się kierować. Dlatego, że zakładam, że będzie miał więcej kandydatów niż miejsc. Więc żeby nie było wątpliwości, że on ich wybiera nie z sympatii politycznych czy jakichkolwiek innych, ale właśnie z uwagi na ich doświadczenie, wiedzę i tak dalej, to te kryteria powinny być. Albo wtedy niech nie premier wybiera, tylko niech wskazują konkretne środowiska. Bo oczywiście jest problem, jak wskazać te środowiska czy te instytucje. Natomiast rzeczywiście najgorszym rozwiązaniem, i tu się zgadzam, byłby jakby otwarty wybór, bo to się nie sprawdziło. Zdecydowanie przy komitetach monitorujących pokazało to, że taki otwarty wybór to jest absolutnie pomyłka. Więc, ale to pokazuje tylko, że warto rzeczywiście chyba troszkę się nad tym pochylić. I ostatnia kwestia, już patrząc na przyszłość i też to jest, tu patrzę na pana dyrektora, rzecz do ustalenia, bo to jest nie tylko kwestia woli i porozumienia się. Bo nie miejmy złudzeń, to co tutaj wyjdzie z tego budynku, to co przyjmie Rada Ministrów, to wcale nie jest ostateczny kształt tego, co na końcu będzie. I w Sejmie może się zdarzyć dokładnie wszystko, tak? Natomiast doświadczenia na przykład pracy nad nowelizacjami ustawy o działalności pożytku publicznego pokazują, że jeżeli jest wola i jest porozumienie pomiędzy rządem, parlamentem a środowiskiem organizacji, to z kolei bardzo dużo można rzeczywiście zrobić jeszcze na etapie parlamentarnym, a przynajmniej starać się kontrolować, co się z tymi przepisami dzieje, tak? Tu się odwołam tylko do przykładów zespołów roboczych, które były powoływane przez podkomisję do wysłuchań publicznych, bo też taka możliwość jest i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, bo ja szczerze mówiąc, tu bym miał też ogromne obawy, co tam w tym parlamencie się zdarzy. To tutaj taki sygnał, prośba do pana dyrektora, żeby starać się ewentualnie pomyśleć już o tego rodzaju porozumieniu i też możliwości jakby pewnego oddziaływania na etapie tych prac parlamentarnych, tak, żeby rzeczywiście to, co ostatecznie wyjdzie, w miarę było zgodne z intencjami wszystkich, a zwłaszcza organizacji, tak? To taki sygnał na przyszłość. Ja tylko jeszcze do głosu Tomka Szymanka chciałem uzupełnić. Czy
jeśli idzie o powoływanie członków Rady Narodowego Centrum, to zgadzam się z tym, że te zapisy dotyczące tego, że można czy trzeba ich odwołać w momencie, kiedy organizacje, które daną kandydaturę wysunęły, sobie tego życzą, to ja bym ten zapis jednak też usunął. W ogóle nawet nie zwróciłem uwagi, czytając ten dokument, na ten zapis. A mamy ostatnio na przykład taką sytuację, że w jednym z komitetów monitorujących był członek, który przestał być funkcjonariuszem organizacji, która go zaproponowała, ale akurat w tym komitecie jego osobiste kompetencje są zdecydowanie ważniejsze niż to, kto go zaproponował. Więc ta organizacja sobie życzy, żeby go odwołać, bo akurat w tym komitecie monitorującym są takie właśnie zapisy, że to jest reprezentant tej organizacji, a nie jest to osoba z imienia i z nazwiska, bo tak jest skonstruowane zarządzenie o powołaniu, więc to jest taki typowy przykład. Natomiast to, co może być niebezpieczne w tym systemie, gdzie się nie odwołuje na wniosek organizacji, to jest oczywiście jakaś taka emancypacja w kierunku załatwiania własnych spraw tylko, bo to też się może zdarzyć. I zastanawiam się, czy tutaj jakimś złotym środkiem nie byłoby zlikwidowanie tej możliwości odwołania na wniosek, ale zarazem skrócenie kadencji Rady Centrum. 5 lat tam jest, Stasie. To jest na tyle długo. 3 to dobrze, to przepraszam. Przepraszam serdecznie. 3 lata, no to się ta inwencja własna kryminalna nie zdąży tak rozwinąć. 3 lata jeszcze to może to można by zostać. Ale naprawdę ten przepis, że trzeba go odwołać, bo organizacja, która jego kandydaturę wysunęła, nie wiem, kontakt, nie wiem, jakby im się przestał podobać. No przecież mamy w organizacjach sporo różnych konfliktów personalnych. I to by, to by było takie niebezpieczeństwo, że one będą się odzwierciedlać wtedy w składzie Rady. Dziękuję. Proszę bardzo. Patera, Polska Sieć Lokalnych Grup Działania. Ja generalnie chcę podziękować, że tamte zmiany w ogóle są. Że zwiększenie ilości tych przedstawicieli organizacji, właściwie zrównanie z ilością osób z podmiotów publicznych, to jest dobra tendencja. Ja tam zgłaszałem uwagę i cały czas mam taką wątpliwość. Jestem prawnikiem, nie wiem, czy to jest tak do końca poprawne legislacyjnie, bo mam tą wątpliwość, że ten minister finansów jest jakby wyróżniony z tego grona i tak powołuje go prezes Rady Ministrów. Jak to tam jest zależność, ale takie trochę mam wrażenie, że to jest takie mówienie prezesowi, kogo on ma tam powołać. I jeżeli to tak musi zostać, albo bym wtedy szedł, bo ja bym stwierdził wtedy jakby w drugim kierunku, odłączyć prezesa, nie wiem, na ile on tam będzie mocno zaangażowany rzeczywiście w sprawdzanie, kogo tam ma wybrać, więc kupę innych spraw, które trzeba się zająć. I na przykład, a może, oczywiście to jest nadany stan dzisiaj legislacyjny, ale dokładnie wiemy, że dzisiaj najfajniej, gdyby był minister rozwoju, bo tam pewne sprawy są. Na pewno ten, który właściwie są sprawy społeczne, bo on ma dzisiaj te kwestie organizacji, niech będzie ten finansów, bo pewne rzeczy tam patrzy, ile jest kasy, ile można dołożyć. I, no i może właśnie przedstawiciele kancelarii prezesa Rady Ministrów, ale no, ten szczebel byłby ciut niżej, wtedy wszyscy są równi. I ta cała czwórka, jak powołuje, no to wydaje tam pewne rzeczy i prezes nie musi tu uczestniczyć. To oczywiście tak samo zgadza się z Tomkiem, najfajniej, gdyby organizacje same mogły wskazać tych 5 kandydatów. Jak mówię, no przejmuję, że może prezesowi nie będzie to tam bardzo przeszkadzało. I raczej tutaj powiem tak, że widzę to w ten sposób, że rzeczywiście absolutnie zgadzam się z Tomkiem, że nie byłoby najlepiej, gdyby to był taki żywioł, to znaczy kto tam kogo przekona i właściwie, bo tu nie ma żadnego wyboru, bo ten prezes musi potem zdecydować, którą tę piątkę ma wybrać, na przykład ma 10 organizacji, tam 10 kandydatów. Może to jest też świetna okazja, jednak ja wiem, że nam się ciężko organizuje sektorowi, bo jesteśmy bardzo różni, bardzo nas jest dużo, przeróżne to są rzeczy i tak dalej.
Ale może jest to rzeczywiście okazja, żeby spróbować no jednak tu coś porozmawiać ze sobą i na przykład zaproponować, że to jest piątka osób, którą tam spróbujemy zgadniać. Ja myślę, że to wcale nie burzy demokracji. Ja tu jestem ogromnym zwolennikiem, jak to się mówi, budowania partnerstw. Podchodzę ja do pewnych rzeczy w ten sposób, że dopóki można coś uzgodnić i niekoniecznie trzeba głosować, to próbować to uzgodnić, bo może się uda. Jeżeli się nie uda, no to wtedy to głosowanie jako, jak to się mówi, dyktatura większości nad mniejszością można zastosować. Ale dopóki nie trzeba, no bo to tak jest, jeżeli jest 5 kandydatów, to gdyby tak upraszczając, jest 20% na przykład na pewne środowiska, gdybyśmy byli je w stanie oczywiście podzielić, że jest 5 takich homogenicznych środowisk, to wtedy wiadomo, że każdy ma mniejszość. Nie, nie ma takiej sytuacji, że któraś może kogoś przegłosować, więc jest absolutny wtedy totolotek i ktoś tam wychodzi, ktoś przychodzi, więc myślę, że jest to świetna okazja. Nie wiem, kto mógłby być tutaj tym, jest, mamy tą strategię trzeciego sektora, więc tu się próbujemy gdzieś ze sobą spotkać, no, chyba że pan minister nam pomoże. No, myślę, że fajnie byłoby się spotkać ze strony, co to jest tych 5 kandydatów, jak moglibyśmy ich zaproponować. To jest taka świetna okazja też dla naszego środowiska do jakiejś rozmowy o swojej reprezentacji na szczeblu krajowym, o którym myślę, że jest nam rzeczywiście potrzebne. Dziękuję. Proszę. Ja tylko muszę państwu powiedzieć, że ja nie rozumiem, dlaczego można jakieś organizacje wyłaniają swojego kandydata, a potem nie mogą go odwołać. Nie rozumiem tego. No, przecież to te organizacje go tam, że tak powiem, popchnęły, tak? Liczą na niego. To muszą sobie zdawać sprawę też z tego, kogo dają i tak dalej. No, i jakby też potem firmują tą osobę, to znaczy to, co on tam narozrabia, w cudzysłowie, no to też na nich spada. Więc ja nie rozumiem, dlaczego nie można odwołać. To dla mnie niepojęte. Znaczy, dokładnie do tego, sprostowanie tego, co pan przewodniczący powiedział. Organizacja nie występuje o wykreślenie tej osoby. Wiem, bo reprezentuje tą organizację. Występuje usunięcie afiliacji, bo ta osoba absolutnie nie reprezentuje już fundacji. Więc Ministerstwo Rozwoju rzeczywiście z automatu to potraktowało jako wykreślenie członka komitetu. A to pokazuje tylko to, że jest bałagan. I pokazuje to, że tutaj trzeba to określić jakby jednoznacznie i moim zdaniem, odnosząc się do tego, co pan mówi, nawet jeśli nie zrobimy to w ten sposób, że to organizacja odwołuje, chociaż jest wiele moim zdaniem racji za tym, organizacja jednak kontroluje, załóżmy, jest ktoś u nas, przechodzi do biznesu, jeżeli nie ma mechanizmu odwołania, tak naprawdę ten człowiek może, będąc w radzie, lobbować z jakimiś rozwiązaniami, które z perspektywy sektora w ogóle są te. Ale nawet gdyby to nie miała być organizacja ta konkretna, to jakiś mechanizm odwołania takiej osoby jednak musi być zagwarantowane miejsce. Dobrze, dziękuję. Ja przepraszam, tylko wie pan, w ogóle nie miałem zamiaru wymieniać żadnych konkretnych przykładów. Jak pan zauważył w mojej wypowiedzi, nie wymieniałem ani nazwy organizacji, ani tego komitetu monitorującego, ale ludzie się połapali. Ułapał się pan, to fajnie. Zgadzam się z panem, wiem, na czym to polega, ale w konsekwencji się to sprowadza później do takiej sytuacji, ale no, nie to był tylko taki jakiś przykład pomocy. Czy ja rozumiem oczywiście stanowisko organizacji jak najbardziej. Ja chciałbym tylko powiedzieć tak, że tutaj dyskusja jest dosyć zasadnicza, bo pytanie, które trzeba sobie zadać, to jest takie, te 5 osób, które miałyby zasiadać w Radzie Narodowego Centrum, czy oni w ogóle reprezentują kogoś, będąc członkami, czy nie? No to jest zasadnicze pytanie, bo ja rozumiem tą konstrukcję instytucjonalną w ten sposób, że się powołuje jakiś, weźmy analogię do jakiejś organizacji z prawa prywatnego, tak, powiedzmy dużej spółki akcyjnej. No, powołuje się radę nadzorczą na przykład w takiej spółce i ta rada nadzorcza z reguły jest na wniosek na przykład różnych akcjonariuszy, przeważnie większych zresztą, powoływana. Tylko że jak już ktoś w tej radzie nadzorczej jest, to przeważnie nie jest tak, że są regulacje, że któryś akcjonariusz, nie wiem, może po prostu zawnioskować o odwołanie, bo
A proszę zauważyć, że tu mamy znacznie czystszą konstrukcję, gdzie mówimy o akcjonariuszach, o konkretnym kapitale i tak dalej, i tak dalej. Tu jest pytanie, o co my chcemy zrobić? Czy my chcemy zrobić pięcioosobową reprezentację trzeciego sektora w centrum, Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, co moim zdaniem jest zadaniem po prostu karkołomnym? Czy chcemy z konstrukcji, w której prezes Rady Ministrów powołuje ze strony pozarządowej, że się tak wyrażę, pięć osób o charakterze raczej eksperckim niż takich, którzy mają kogoś zareprezentować, i wtedy cała dyskusja się trochę w innym świetle przedstawia. Czy można taką osobę na wniosek organizacji odwołać, czy nie można, czy i dlaczego? Bo gdyby na przykład był zapis, że na uzasadniony wniosek, że można, że organizacja musi jakieś argumenty przedstawić i jest to w dyspozycji, powiedzmy, prezesa Rady Ministrów, jednoznacznie, wtedy jeszcze można by o takich rozwiązaniach dyskutować, że prezes Rady Ministrów powie nie, ale ja nie odwołam tej osoby, ponieważ moim zdaniem ona dobrze sprawuje swoją funkcję w tym gremium, a nie, a tak to mamy do czynienia z sytuacją, w której pojedyncza organizacja ma oceniać, czy ktoś dobrze sprawuje funkcję członka i tak dalej. No to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja bym nie przykładał takiej olbrzymiej wagi do tego, bo raczej moja wyobraźnia podpowiadała mi, że my tam powołamy, prezes Rady Ministrów powoła prawników, księgowych, osoby, które pochodzą z organizacji, ale znają się na tym, czy potencjalnie się na tym znają, co to centrum robi. Mianowicie będą w stanie w ogóle oceniać to, co się tam dzieje. Przepływy finansowe, sposoby i rodzaj podejmowania decyzji i tak dalej. Czyli że organizacje nie będą się starały tam kierować swoich liderów, w sensie takim przewodniczących, charyzmatycznych liderów, tylko fachowców, którzy się znają na tym, co ma centrum robić. To by było chyba, no okej, z mojego punktu widzenia sensowne rozwiązanie, i wtedy dyskusja nad tym, czy nasz księgowy, który właśnie nas zdradził i przeszedł do innej organizacji, powinien tam być w tej radzie, czy nie, no to trochę ma inny wymiar już od razu. Tak, tylko że my rozmawiamy cały czas o tym, co Państwo planujecie. Tak naprawdę sektor co do samej idei Narodowego Centrum jest mocno podzielony. Są zwolennicy i przeciwnicy powstania tej instytucji jako takiej. Więc jeżeli to ma oddziaływać na sektor, no to ten sektor wobec instytucji, która ma pracować na rzecz tego sektora, nie powinien być aż tak podzielony, jak jest obecnie. I to jest mocna wada tego projektu. Dwa, mamy sytuację taką, że w Europie Środkowej i Wschodniej, w krajach postsocjalistycznych, takie instytucje się na dzień dzisiejszy nie sprawdziły w ogóle. One się sprawdzają w bardzo dobrze skonstruowanym systemie społeczeństwa obywatelskiego zachodniego. W krajach socjalistycznych się, postsocjalistycznych się nie sprawdziły, więc jest pytanie, czy taka instytucja nam w ogóle jest potrzebna sektorowi. Czy czasem nie powinno się zacząć od innych rozwiązań ustawowych, a dopiero na końcu skonstruowanie instytucji, która będzie cokolwiek jednoczyła, bo mamy sytuację taką, że zbudujemy sobie instytucję, tak, a później będzie długo, długo nic, zmieni się opcja polityczna rządząca, będzie miała zupełnie inną koncepcję tego działania i tak naprawdę będą zmarnowane środki publiczne i zapał organizacji do tworzenia czegoś. Ja rozumiem, że ktoś sobie zapisał w planach zbudowę takiego centrum, tylko pytanie, czy ktoś w ogóle przemyślał to centrum jako coś, co ma przynieść konkretny, rzeczowy efekt. Bo jak na razie to sektor co do samej idei tego centrum jest mocno podzielony i będzie podzielony również w momencie, w którym to centrum powstanie. Więc pytanie, czy jest sens zbudować instytucję, która na samym początku będzie budziła tyle kontrowersji. Marcin Dybowski, Fundacja Niepodległościowa. Proszę Państwa, mieliśmy przez kilkadziesiąt lat komunizmu niszczenie społeczeństwa obywatelskiego.
mimo pięknych nazw i mówienia o demokracji, o ludzie i o w ogóle wszelkich możliwych jakichś tam rzeczach świętych, mieliśmy później kilkadziesiąt, można powiedzieć, no jeszcze nie kilkadziesiąt, ale ponad 20 lat też liberalizmu, jakichś rozwiązań, które na pewno nie służyły budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Mieliśmy więcej, mieliśmy przez tych 20 parę lat, nie mówiąc o wcześniejszych dziesięcioleciach budowania społeczeństwa raczej resortowego, tak to nazwijmy, to te ostatnie lata, 20 parę lat, tylko pogłębiało budowanie społeczeństwa resortowego i używania do tego stowarzyszeń, fundacji, różnego rodzaju instytucji, które tylko i wyłącznie wyciągały rękę do budżetu państwa po to, żeby umocnić swoje wpływy rodzinne, czy właśnie jakieś mafijne, czy różnego rodzaju. Jest rzeczywiście podział, tutaj pan ma rację, jest podział wśród stowarzyszeń, fundacji, instytucji co do oceny tych zmian. I ten podział właśnie przebiega wzdłuż tej linii, to znaczy są ci, którzy oczekują i mają nadzieję właśnie, że te zmiany, a nawet właśnie przez to, że będą te pieniądze scentralizowane, przestaną być nie tylko rozdawane pochopnie i rozdawane w różny sposób zaprzeczający, że tak powiem sobie, i sprzeczny, dlatego, bo jedno ministerstwo będzie w tą stronę ciągnęło i chciało będzie takie cele osiągać, inne z kolei ministerstwo będące pod wpływem jakiejś innej partii politycznej z kolei będzie ciągnęło w inną stronę. My chcemy wreszcie, by skoro są to pieniądze budżetowe, skoro są to w jakiś sposób pieniądze w gestii rządu, chcemy, żeby rząd wziął odpowiedzialność za tą całą politykę, a dotychczasowe rozproszenie, jeśli znajdzie się to w jednym miejscu, będzie łatwiejsze wręcz po prostu do kontrolowania. I my jako organizacje pozarządowe przecież mamy cały aparat do tego, by sprawować kontrolę nad tym. I o wiele trudniej nam jest sprawować kontrolę, jeśli właśnie one są gdzieś tam rozproszone po różnych ministerstwach, jakichś dobudówkach, prawda? I zanim my się połapiemy po prostu, gdzie jakie pieniądze są rozprowadzane, to już one zostaną, że tak powiem, nie tylko rozprowadzane, ale roztrwonione i poza tym są poza wszelką kontrolą. Tutaj trzeba docenić właśnie to, że jest chęć jakby wzięcia odpowiedzialności za jakiś kierunek tego, by powstało takie, a nie inne centrum, które będzie w ten, a nie inny sposób dysponować tymi funduszami i będzie brało odpowiedzialność właśnie za ten proces budowania społeczeństwa obywatelskiego, które do tej pory było po prostu niszczone. Wszystko możemy powiedzieć o naszym narodzie, o naszym, nie wiem, kraju, tylko na pewno nie to, że on wyszedł, że tak powiem, cały i zdrowy po okresie komunizmu, czy cały i zdrowy funkcjonuje po okresie tych 20 paru lat. My mamy i musimy się zdecydować, czy chcemy być rzeczywiście organizacjami pozarządowymi, czy chcemy po prostu tylko z nazwy być organizacjami pozarządowymi, a tak naprawdę chcemy po prostu żyć z pieniędzy rządowych. Tak? I będziemy się w tej chwili bić o te pięć krzeseł, prawda, które przewidziane są przez tą ustawę, zapominając o tym, że my mamy cały aparat, inny aparat do tego, by kontrolować po prostu wydawanie tych pieniędzy, by mieć wpływ także na każdym innym etapie na to, jak te pieniądze będą rozdysponowane. Więc tutaj no, apelowałbym o to, by w dodatku sami Państwo z tej dyskusji widzicie, że już się pojawia problem i już się pojawia taka pokusa, by problemy wewnętrzne, chociażby właśnie stowarzyszeń, instytucji, fundacji,
przenieść, nie daj Boże, właśnie na teren tej rady i chociażby na przykład właśnie kwestia rozpatrywana przed chwilą przez nas, a ktoś zostanie pozbawiony, prawda, mandatu ze strony jednej z organizacji i zrobimy po prostu jeden wielki chaos, jeden wielki problem. Po prostu to, co dręczy nas gdzieś tam lokalnie, zaczniemy po prostu tą chorobę przenosić na instytucję rządową. Dajmy szansę, by rząd wziął odpowiedzialność za budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Dajmy szansę, by te fundusze, które w różny dziwny sposób były rozgospodarowywane, znalazły się w jednym konkretnym miejscu, które można kontrolować. Ważne w ustawie by było to zagwarantowane dla nas, by była transparentna sytuacja, by była czysta sytuacja i żebyśmy my mogli chociażby na drodze i nagłaśniania tych ewentualnych nadużyć, czy nie, naszej niezgody, żebyśmy my nie byli ograniczeni w naszych prawach, a nie widzę na razie tego, by w jakiś sposób ta ustawa ograniczała możliwości kontrolne ze strony stowarzyszeń, instytucji czy fundacji. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Ja mam pewien dysonans po wysłuchaniu tych bardzo interesujących głosów, bo przyszedłem tutaj, jak mi się wydawało, na finalną taką konsultację, w której mamy jako eksperci wypowiedzieć się, czy dokument, który został przedstawiony, kwalifikuje się do tego, by posłać go do dalszych prac legislacyjnych. Przyszedłem tutaj z takim nastawieniem, by wesprzeć pana dyrektora co do tego, że ten dokument kwalifikuje się właśnie do dalszych prac legislacyjnych, mimo że jest cały szereg słusznie podnoszonych tutaj problemów, które na dalszych etapach będą przedmiotem na pewno bardzo burzliwych dyskusji. Czyli jestem za, ale z zupełnie innych przesłanek niż przed chwilą mój przedmówca podnosił, bo jak mnie się wydaje, tak z tych konsultacji wynika, u podłoża podjęcia tych prac przez najpierw pana ministra, potem pana dyrektora i rząd, nie leży chyba takie zero-jedynkowe ocenianie ludzi, którzy poprzednio byli zaangażowani w pomoc ludziom. Ja także nie za bardzo na tym etapie widzę pozytywną rolę włączania się w te debaty instytucji, które mają z nami wspólny przymiotnik obywatelski, ale zdaje się, że są rzecznikami praw. To tylko obywatelski łączy. Ja miałem okazję pracować z nieodżałowanej pamięci rzecznikiem praw obywatelskich, panem doktorem Januszem Kochanowskim. I to był, według mnie, bardzo mi to odpowiadało, to był rzecznik ludzi, a nie praw. Mnie to jest bardzo bliskie jako lekarzowi, bo ja wiem, co oznacza płacz dziecka, czy płacz osoby starszej, a nie bardzo rozumiem, na czym by polegał płacz prawa, prawda? Skupianie się wyłącznie na tych politycznych aspektach, prawnych aspektach, w oderwaniu od problemów obywateli, problemów ludzi, jest według mnie taką rzeczą niezbyt stosowną. Podsumowując, ja przyszedłem tutaj po to, żeby wesprzeć pana dyrektora w jego staraniach o sfinalizowanie prac eksperckich, prac przygotowawczych. Natomiast, jak tutaj z tej dyskusji wynika, potrzebny będzie chyba nasz udział i to jest
to jest do rozważenia, w jakim stopniu w tych pracach sejmowych, w pracach senackich, żeby obronić samą ideę tego projektu i nie pozwolić zrobić z tego kolejnego politycznego powodu do zamieszania. Bardzo dziękuję. Proszę. Tak, dziękuję. Teraz najmocniej pana przepraszam, czy mogę z kolei, Krzysztof Baran, ja się nazywam, Ja się nazywam Janusz Szymborski. Dziękuję. Przepraszam za pytanie, ale nie. Dobrze, dziękuję. Ja chciałbym tylko nie odnosząc się jakby w szczegółach do wystąpienia naszego kolegi z Fundacji Niepodległościowej, ale w ogóle chętnie, to po prostu zaapelować o to, żeby pan może spróbował, oczywiście jeśli to jest możliwe, jeśli przepraszam za taki głos osobisty, ale gdyby pan może spróbował ten sposób myślenia na to, co było wcześniej, a co jest teraz, trochę w tym sensie zrelatywizować, że rzeczywistość społeczna zwykle się rozwija, jest dynamiczna. Są elementy z przeszłości, które odgrywają rolę obecnie, są elementy obecnie, które będą odgrywać rolę w przyszłości i tak dalej, i tak dalej. Do momentu pańskiego wystąpienia wydawało mi się, że tu mamy dosyć taką merytoryczną atmosferę tej dyskusji, ale pan był uprzejmy wprowadzić tutaj wyraźny podział. Powiedział pan, że ci, co są za tym projektem ustawy, to są organizacje jakby takie bardziej, nie wiem, odpowiedzialne społecznie, słuszniejsze, nie wiem, tak pan tego nie nazwał, ale w każdym razie takie jakby lepsze. Natomiast i organizacje inne nazwał pan mafijnymi albo organizacjami o jakichś rodzinnych powiązaniach i tak dalej, i tak dalej. Ja akurat nie reprezentuję żadnej organizacji, która by do tej kategorii pasowała tutaj, więc nie czuję się jakoś osobiście dotknięty pana wypowiedzią, ale wydaje mi się, że obraził pan tutaj sporo osób i wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, żeby tak to dyskutować. Bo jeżeli które bowiem, według pana ja jeszcze nie są te organizacje, które ja obraziłem, bo to w tym momencie by oznaczało, jeśli pan przed chwilą mówił o jakichś mafijnych organizacjach, to dobrze było, jakby się pan szybko z nami podzielił tą informacją. Nie, to ja pan, myślę, że nikogo nie obraziłem. Przepraszam, to pan mówił o mafijnych organizacjach, ja tylko przytoczyłem pana słowa i proszę nie przekręcać moich słów. Ja cytowałem tylko pana i to pan powiedział o organizacjach mafijnych. Ale chciałem powiedzieć, że tego rodzaju dyskusja może jej konkluzją może być zupełnie niepotrzebna polaryzacja, a mianowicie polaryzacja o charakterze politycznym, ponieważ pan najwyraźniej reprezentuje organizację o charakterze politycznym. O tym świadczy sposób pańskiego wypowiadania się. I nie wiem, czy to nam jest tutaj potrzebne w czasie tej dyskusji. Jeśli oczywiście pan uważa, że to jest nam potrzebne, to będziemy mieli duży kłopot faktycznie, dlatego że jak dotąd, to rozmaici aktorzy działający w trzecim sektorze przychodzą na te spotkania, konsultują to, robią to wszystko w dobrej wierze i w atmosferze zaufania, mimo wszystkich podziałów i problemów. Więc ja mam tylko taki apel, żeby nie próbować tutaj wprowadzać tego rodzaju podziałów do tych dyskusji, bo żniwo takiego siewu jest, jak historia wielokrotnie pokazała, niespodziewane czasem i gorzkie. Dziękuję. Pan Wocyn, poproszę tylko. Krótko odnosząc się do tego, co pan powiedział, myślę, że szkoda, że pan wypowiadając się w ten sposób, no raczej włożył w moje usta wiele rzeczy, których ja nie powiedziałem, insynuując wiele z tych rzeczy. Myślę, że mówienie o tym, czy coś jest polityczne, czy coś nie jest polityczne, jest po prostu nieporozumieniem, dlatego, bo jest to oczywiste, że funkcjonowanie państwa jest związane z aspektem politycznym i tutaj odcinanie się od tego i zarzekanie się, że mamy w ogóle jakby, nie wiem, wyprać się z aspektu politycznego, no i byłoby nieporozumieniem. Te zmiany, które proponuje rząd, tak przeze mnie to jest odbierane,
są propozycjami jak najbardziej politycznymi, wynikają z deklaracji także politycznych i z chęci świadomego właśnie odwrócenia, że tak powiem, biegu wydarzeń i biegu dziejów, a te dzieje tak się niestety w Polsce przedstawiały i w Europie Środkowo-Wschodniej, o której także tutaj była mowa. No niestety mieliśmy, proszę Państwa, kilkadziesiąt lat komunizmu, niszczenia, a nawet fizycznej eksterminacji ludzi, którzy budowali przez całe wieki społeczeństwo obywatelskie. To wystarczy także zapoznać się z kwestiami poruszanymi przez prasę, by wiedzieć także, jak wiele organizacji, stowarzyszeń i fundacji było wykorzystywanych po okrągłym stole wcale nie do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Proszę, 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 wróćmy do tematu naszego. Tak, tak, to jest ostatnie zdanie, które w tej chwili mówię. I w tej chwili no, udawanie, że nie ma tego problemu i nie wiem, wymaganie od tego, by o tym zapomnieć, to jest nieporozumieniem. No, albo świadomie chcemy rzeczywiście budować społeczeństwo obywatelskie, albo nie chcemy i chcemy dalej po prostu jakiegoś pokątnego rozdawnictwa funduszy i czerpania z tego korzyści. No, nasza fundacja jest jak najbardziej za tym, żeby to było transparentne, jasne, żeby było scentralizowane i żeby można było wyciągać pewne także konsekwencje wobec takiej, a nie innej ekipy rządowej, ktokolwiek będzie, kto będzie rządził, będzie można po prostu wykazać, były takie, a takie środki zostały tak, a tak rozdysponowane, nie zostały rozliczone. Należy pociągnąć tych ludzi z takich czy innych instytucji, fundacji czy stowarzyszeń do odpowiedzialności, ponieważ wiemy o tym, że dziesiątki milionów, setki milionów złotych, a jak popatrzymy na to w aspekcie dziesiątków lat, to miliardy złotych po prostu zostały roztrwonione. Proszę bardzo, Pani Janowska. Apeluję o powrót do merytorycznej dyskusji. Chciałam się wrócić do centrum i takie mam trzy zagadnienia, które też przyszły mi do głowy po wysłuchaniu wszystkich tych informacji. Po pierwsze, jeżeli chodzi o samą informację, czy to centrum jest potrzebne, czy nie, to wydaje mi się, że tą dyskusję chyba przechodziliśmy na początku naszych spotkań i generalnie ci wszyscy, którzy tutaj dotrwali, to mają dosyć duże nadzieje związane z tym centrum. Krytyczne, bardziej lub mniej opinie, ale jednak widzimy w tym jakieś nowe otwarcie rozwiązań. W związku z tym uważam, że jesteśmy teraz na etapie właśnie bardziej analizowania prawa i pilnowania, żeby w toku dalszych prac to, na czym nam najbardziej zależy, było respektowane i żeby się tam faktycznie po drodze gdzieś w tych pracach nic nie pogubiło. Drugą rzeczą jest ta rada pięciu osób. Wydaje mi się, że tak jak to było powiedziane, jesteśmy oczywiście olbrzymim środowiskiem podzielonym również. Nie widzę możliwości, żebyśmy pięć osób reprezentowali cały środowisk. Bardziej faktycznie w kategoriach eksperckich czy doradczych to jest dla mnie widoczne. Natomiast to, co mówił Pan Marcin odnośnie tego, że istnieje cała masa kontrolnych innych działań. Tak, są organizacje strażnicze i możemy wszyscy my mamy różne narzędzia, możemy na każdym etapie jakby sprawdzać, kontrolować już jako środowisko, organizacje, co się dzieje w centrum, dowiadywać się poprzez tych naszych przedstawicieli, jak to wygląda od środka i można stworzyć mnóstwo różnych narzędzi, żeby jakby pilnować tego projektu, który ma być nadzieją dla tego naszego trzeciego sektora. Natomiast trzecia rzecz jest taka, że najważniejsza dla mojego środowiska taka nadzieja z tym centrum, która nas tutaj sprowadziła, to jest cały czas jednak to wsparcie instytucjonalne organizacji. I w toku tych wszystkich dyskusji, które miałam okazję usłyszeć, większość z nas chyba, właściwie wszyscy mamy z tym problem, że nie mamy wsparcia na to, żeby organizacje działały, czy federacje. I widziałabym w tym punkcie duże nasze zaangażowanie, żeby faktycznie się nie okazało, że są to przepisy niezgodne z różnymi innymi przepisami, żeby zawalczyć o to, żeby to było dobrze skonstruowane, żeby się w trakcie działalności potem nie okazało, że coś nie działa, więc na tym, wydaje mi się, powinniśmy się też skupiać i na tych sprawach, które dotyczą nas. Więc myślę, że jesteśmy teraz
na tym etapie, że mamy konkretny dokument, możemy go analizować, czekamy na kolejne dalsze dokumenty, bo przecież to nie jest wszystko, nie ma statutu, nie ma różnych innych szczegółowych informacji, co się będzie dalej działo. I według mnie i według tego, co słyszę na tych spotkaniach, jest dużo nadziei związanych z centrum, z racji chociażby tego, że nie było wcześniej tak szerokiej reprezentacji przy rozmowie o trzecim sektorze. I to też jest, wydaje mi się, taki mały sukces, który się spotykamy, czasami wspieramy, ale generalnie w końcu rozmawiamy w dużym gronie na temat trzeciego sektora i jego bolączek, które w dużej części są bardzo nam wspólne. I chociażby z tego względu uważam, że warto dalej to centrum wspierać naszym doświadczeniem, żeby się nie okazało, że jest to tylko projekt polityczny, rządowy, ale właśnie nasz. Tak, takie mam przemyślenia po tych dyskusjach. I przepraszam za moje emocje na początku. Jeśli Państwo pozwolą, to chciałem jeszcze chwilę pokontynuować wątek Rady Narodowego Centrum, ponieważ on jest tutaj dość interesujący. Wiele głosów się pojawiło w tym wątku. Powiem może o tym, jakie rozważaliśmy możliwe rozwiązania tej reprezentacji, tej quasi-reprezentacji członków pozarządowych Rady Narodowego Centrum. Tutaj zgadzam się oczywiście tymi głosami Tomasz Szymanek, czy pan Krzysztof Balon, czy jeszcze inne głosy, które się pojawiły, że nie można tej pięcioosobowej grupy członków Rady Narodowego Centrum rozumieć w jakikolwiek sposób w kategoriach reprezentatywności, tylko bardziej w kategoriach eksperckich. Zastanawialiśmy się nad tym, czy jeszcze może nie zwiększyć liczbę członków Rady w tej chwili z 11, na przykład nie wiem, do 15, no ale to rozwiązanie jest, powiedzmy, mało jeszcze zadowalające, bo wtedy liczba członków pozarządowych zwiększyłaby się z 5 do 7, co także oczywiście nie rozwiązuje tego problemu. Myśleliśmy o tym także, aby inicjatywę selekcji członków pozarządowych Rady Narodowego Centrum, na przykład powierzyć Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Przy czym tutaj głos pana Krzysztofa i z tym się absolutnie zgadzam. Ten, kto będzie dokonywał wyboru, ostatecznego wyboru członków Rady, ponosi odpowiedzialność polityczną także za pracę tych członków Rady, za to, kim będą te osoby, jakie de facto środowiska będą reprezentowane w Radzie Narodowego Centrum. Niewątpliwie myślę, że ten aspekt eksperckości, że użyję takiego neologizmu, członków Rady, pozarządowych członków Rady powinien być bardziej, być może bardziej wyeksponowany i bardziej wzmocniony i mamy tutaj, jest w tej chwili jeden przepis, artykuł 9, ustęp 2, punkt 4, który określa w taki sposób ogólny kompetencje merytoryczne członka Rady Narodowego Centrum, ale jeśli na przykład z Państwa strony albo ze strony jeszcze innych osób czy innych środowisk pojawiłyby się tutaj, a do tej pory nie pojawiły się takie propozycje, które pozwalałyby uściślić, czy jeszcze uściślić, no tak to nazwijmy, kryteria, merytoryczne kryteria doboru członków Rady, to być może rzeczywiście idąc w tą stronę dalibyśmy Prezesowi Rady Ministrów z jednej strony narzędzie do tego, żeby mógł zweryfikować, że kandydatura cieszy się przynajmniej jakimś minimalnym poparciem ze strony pewnej grupy środowisk pozarządowych, a poza tym jest to osoba, która spełnia wymagane ustawą kryteria merytoryczne. Proszę. Ja jeszcze chciałem tutaj odnieść do wypowiedzi pana Witolda Zakrzewskiego, że ja nie wiem, ja nie rozumiem argumentu pod tytułem, że w krajach Europy Wschodniej czy na krajach postkomunistycznych takie instytucje nie sprawdziły, a w Europie Zachodniej się sprawdziły, w związku z tym nie róbmy, bo się na pewno nie uda. To jest taka trochę wypowiedź, przepraszam, jakieś tak, no, w zasadzie Smerfa Marudy, który mówi, że nie uda, na pewno się nie uda. Po prostu zróbmy to i albo się uda, i myślę, że to jest wspólnym wysiłkiem również organizacji pozarządowych.
może się to udać, może będzie pierwszym krajem postkomunistycznym, który się to uda, więc na co nie powiedzenie, nie robimy, nic nie róbmy, bo na pewno się nie uda, to jest według mnie żaden argument. Tak, ja właśnie to mam, pierwsze to mam pytanie, bo ja trochę czytając ten dokument, nie do końca odniosłem wrażenie, że centrum ma wszystko scentralizowane. Bo tak patrząc na jego budżet, to ta kwota nie jest jakaś szokująca w stosunku do niektórych programów, które znamy, obracają większe kwotami. Czyli rozumiem, że centrum nie przejmuje tam pewnych znanych nam programów, żeby ono dysponowało tym środkami. To jest pierwsze ważne pytanie, bo byśmy się niepotrzebnie nie nakręcali na ten wątek. Druga kwestia, moim zdaniem, jest taka, jestem też absolutnie zgodny, że jest szansa stworzyć, jednak wydaje mi się, centrum, które ma w nazwie społeczeństwo obywatelskie. No, jeżeli to będzie główny wątek jednak tego centrum i ono będzie się na niego próbowało jednak koncentrować, unikając badania w jakiejś tam ścieżki, a to tylko pomocy społecznej, albo tylko wątków, nie wiem, historycznych, albo jakichś innych, no to będzie mieć mały sukces, bo jednak społeczeństwo obywatelskie jest dalece różne i zapewnienie możliwości, wsparcie rozwoju tego społeczeństwa, jak widzimy, ono samo się tak samo z siebie no niezbyt łatwo tworzy. Chcemy, żeby oczywiście było oddolne i to jest bardzo ważne, natomiast no, pewnie jakaś pomoc jest potrzebna, bo jak każdemu zaszkującemu dziecku trzeba tam chwilę najpierw pomóc, zanim ono stanie mocno na nogi i będzie to robić. Ja się tutaj zgadzam też z tymi wypowiedziami odnośnie tej rady, natomiast ja myślę, że no, chyba nie da się tak do końca jednak powiedzieć, że wybierzemy super ekspertów albo super prawników. No, gdyby tak było, nie chcę tu przywoływać znanych nam dużych sporów, to jednak każda partia chce mieć jednak swojego prawnika, niby najlepszego, tak, w określonym ciele i wtedy, a przecież powinni to być tacy, co tam niezależnie patrzą na prawo, a nie na to, komu to prawo ma służyć. Czyli to nie wychodzi, no i jak wiemy, najlepszy księgowy to też jest taki, który na pytanie dwa razy dwa odpowiada, ile ma być, panie prezesie, nie? Więc w związku z tym to wiadomo, że to zawsze będzie jakaś reputacja. Ja dostrzegłem w tym jednak jakąś taką pewną szansę, że jeżeli byłaby szansa, żebyśmy chociaż spróbowali się tu porozumieć i rozmawiać, to jest bardzo dobre dla nas. I ja uważam, że świetnie, że powstaje nowe ciało, które... No jednak ja bym tu docenił ten proces konsultacji, bo on jednak trochę trwa. Jak pani powiedziała, uczestniczy tu wiele osób i ja bym to już potraktował jako bardzo dużą wartość w stosunku do... No przecież wiemy, że wiele rzeczy można uchwalić bardzo szybko i nikt by nas nie musiał pytać i by rzeczy powstała, a tu się jednak pyta. No to jednak ja bym z tego bardzo korzystał. No i korzystamy. Widzę, że wszyscy tutaj przyjeżdżamy, żeby jednak jakoś próbować wpływać na ten... Także doceńmy to. Ja uważam, że to jest duża wartość już w tej chwili. Proszę. Ja króciutko tego tak woli trochę sprostowania, bo pani i pan powiedzieliście, że mamy aż tak dużo instrumentów, dzięki którym możemy kontrolować to, co się będzie działo w Narodowym Centrum. Otóż moje doświadczenie też, i tu się odwołuję też do doświadczeń różnych organizacji ludzkowych, pokazuje, że tych instrumentów aż tak wcale dużo nie jest. Poza tym są mało skuteczne. A najważniejsze jest to, że można ich używać pod warunkiem, i tak to się dzieje. Jeżeli wiemy, co się dzieje, tak, to wtedy możemy reagować, jeżeli nam się coś nie podoba, albo uważamy, że dzieje się źle. I dlatego ja wracam do tej mojego początkowego postulatu dotyczącego właśnie zapisania obowiązku upubliczniania tych kluczowych dokumentów, bo wtedy rzeczywiście będziemy mogli ewentualnie wykorzystywać te instrumenty typu proszenia dodatkowej informacji, nie wiem, petycje, wnioski i tak dalej, które my jako obywatele mamy, ale możemy je korzystać, jeżeli będziemy wiedzieć, co się dzieje. I dlatego moim zdaniem ten zapis dotyczący obowiązku upubliczniania tych kluczowych dokumentów jest tak ważny, żeby rzeczywiście wiedzieć, co się dzieje i ewentualnie, mówię, reagować, jeżeli uznamy, że dzieje się nie tak. Thank you.
Proszę. Ja powiem tak, to jest właśnie trochę myślenie takiego, zbudujmy sobie instytucje i wtedy będziemy piękni, ładni i bogaci. Nie będziemy ani piękni, ani ładni, ani bogaci, jak zbudujemy sobie instytucje. Bo instytucja nie stworzy niczego. Instytucja ma przyjąć na dzień dzisiejszy FIO i nic więcej. Więc jeżeli tych pieniędzy tam nie będzie, to nikt nie będzie ani ładny, ani bogaty. Więcej organizacji pieniędzy nie dostanie. Będzie tylko przeniesienie pieniędzy określonych z jednych organizacji na drugie. Czysto polityczna zagrywka, żadna, nikt mnie nie przekona, że to jest idea jakaś czy coś takiego. To widać między innymi w konkursach, między innymi w Ministerstwie Obrony Narodowej, jak są konstruowane obecnie konkursy dla organizacji pozarządowych. W związku z tym należałoby najpierw zastanowić się nad zbudowaniem przepisów dotyczących działania sektora i różnych problemów tego typu, a później do tego dopasowywać instytucje, a nie instytucje do instytucji dopasowywać później przepisy, które mają powstać. Dlatego, że ten projekt to jest projekt czysto polityczny, to nie jest projekt proobywatelski. To jest czysto polityczny projekt, który chce się zrealizować, dlatego że się ma taką możliwość. I mówienie o tym, że na dzień dzisiejszy to będzie transparentne, będzie można to skontrolować, no to jak ktoś zna mechanizmy strażnicze, to wie, że tego się nie da skontrolować, dlatego że tego się nie da znaleźć, bo jeżeli my mamy problem w dotarciu na przykład do tego, jakie uwagi zgłosiły organizacje, a minęło półtora miesiąca, tak? A mamy Rządowe Centrum Legislacji, gdzie takie uwagi zgłoszone powinny już się dawno pojawić w segmencie konsultacje społeczne, no to coś jest nie tak. To coś jest nie tak z tym wszystkim. Budowanie instytucji bez żadnego planu, a to jest budowanie instytucji bez planu, na polityczną potrzebę środowiska jednego czy drugiego, to jest dzielenie nadal tego środowiska. Krzysztof Witko. Kilka kwestii. Najpierw językowych, bo tutaj się pojawia cały czas, że to jest instytucja polityczna. Proszę Państwa, no, myślę, że my w sektorze powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że zostaliśmy wtłoczeni w taki narożnik, w którym mówi się nam, że my żadnej polityki nie robimy. Bo polityka dzisiaj się w Polsce definiuje jako działanie partii politycznych. Przecież polityka to jest dbałość o dobro wspólne. I nie powinniśmy się dawać po prostu w ten narożnik dalej wciskać. Tak? My robimy, nasza organizacja cały czas to powtarza, my robimy politykę, nie politykę partyjną, tylko politykę w rozumieniu troski o dobro wspólne. Tak? Więc to jest faktycznie to Narodowe Centrum, jest to jakaś polityka. Druga kwestia językowa, to tutaj pan z Fundacji Niepodległości mówił, że jakieś pieniądze rządowe, organizacje chcą pieniędzy rządowych. No to jest drugi narożnik. Jakich rządowych? Jakie pieniądze ma rząd w naszym państwie? To są pieniądze nas, naszych obywateli. Tak? I nie powinniśmy po prostu znowu używać takiego języka, że tutaj są rozdzielane, czy organizacje proszą jakieś pieniądze rządowe, bo rząd nie ma żadnych pieniędzy, tylko to są kwestie, to są nasze podatników środki. A trzecia kwestia już taka związana z Radą. Ja się zastanawiam, czy Państwo przy rozmowach o tym, jaki ma być skład Rady, braliście pod uwagę, żeby skład Rady, żeby jej większość uniezależnić od aktualnej większości w parlamencie. Bo moim zdaniem, no to byłoby dobre rozwiązanie, tak, służące temu, żeby właśnie budować dobro wspólne i wypracowywać rozwiązania, które nie są związane z taką czy inną polityką partyjną, tak, tylko polityką związaną z dbałością o dobro wspólne. I oczywiście mogę teraz, czy je powiem, to może być dla Państwa częściowo to kontrowersyjne, ale na przykład pomysł Klubu Jagiellońskiego, żeby na przykład delegował do Rady jednego członka Rzecznik Praw Obywatelskich, no to jest właśnie z tego pola, tak? To, że akurat dzisiaj
części organizacjom to, co rzecznik robi, się nie podoba, to jakby dla mnie to jest jakby nie jest aż tak istotne, tak? Dużo ważniejsze dla mnie jest właśnie, żeby ta większość w Radzie była wysuwana przez instytucje, organy, których mandaty są niezależne od większości partyjnej, większości w Sejmie. I to by też pokazało, że ta instytucja ma służyć polityce obywatelskiej, tak? Bo ja przypominam, jak była konferencja w marcu, nowe otwarcie, gdzie byliśmy wszyscy zaproszeni w związku z Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, to pani premier powiedziała, że polityka obywatelska to jest najważniejsza polityka w państwie. Czyli taka polityka, którą my robimy, tak? Tak, takie były tam słowa. Więc kandydat jeden, na przykład przez Rzecznika Praw Obywatelskich, i może też kandydaci, którzy są delegowani przez Radę Pożytku Publicznego, tak? Która też jest, rozumiem, niezależna od aktualnych przetasowań, przynajmniej teoretycznie przetasowań w parlamencie. I ostatnia już rzecz do pana Zakrzewskiego, to ja uważam, tu akurat się z panem zgadzam w tej kwestii, co powinno być pierwsze. Ja już to sygnalizowałem na ostatnim spotkaniu tutaj konsultacyjnym ekspertów, że dobra szkoła zarządzania mówi o tym, że najpierw jest strategia, a później jest narzędzie, które do tej strategii dopasowujemy, tak? I ja rozumiem, że tą strategią to jest Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. I trochę powiem szczerze, ja jestem za tym centrum i za tym, żeby to, bo to jest dla mnie innowacja polityczna, która jest warta po prostu rozważenia i dania szansy, tak? Tutaj państwo mówili o daniu szansy, się z tym zgadzam. Natomiast jednocześnie, no, po prostu mam wątpliwości, tak? Związane z tym, że gdzie jest ten program, nad którym my pracujemy, i powiem szczerze, że no, trochę mnie to zaczyna niepokoić, bo jednak jesteśmy tutaj ekspertami, którzy mieli uczestniczyć w wypracowywaniu Narodowego Programu, i to było clue, tak, a później miał być Narodowy, czy w międzyczasie, tak, okej, okay, Narodowe Centrum, i w tej chwili, no ja jestem w tym ciele, akurat w zespole dotyczącym likwidowania barier prawnych, jakiś etap się tam zakończył, to znaczy zakończył. No, no, państwo nas prosili o to, żeby przysyłać informacje, jakie są efekty. My te efekty, ja mówię za swój zespół, jako Instytut Spraw Obywatelskich, powiesiliśmy na naszej stronie, no bo pracujemy od marca do dzisiaj, tak? Więc powiesiliśmy te nasze efekty tam, nie wiem, w październiku. Natomiast, proszę państwa, no, cały czas mamy pretensje do rządzących posłów, senatorów, że się tam, nie wiem, nie rozliczają, czy jakby nie wiadomo, co robią. A jak my się zachowujemy w tym zespole, tak? W tych dużym zespole, tak? Ja nie wiem, gdzie są te efekty naszej pracy. Powinniśmy też tutaj sobie wziąć to do serca, tak? Że ta dyskusja, jedna kwestia z Narodowego Centrum. Ja rozumiem, że być może z jakichś przyczyn nie do końca dla mnie zrozumiałych, ale pewnie byłbym zrozumiałe, gdybym był tam na miejscu pana dyrektora i jakby patrzył na tą rzeczywistość proceduralną, nie wiem, państwową od środka. No więc dlatego się zajmujemy Narodowym Centrum, tak, ale na litość boską, po prostu, gdzie jest to narodowy program, nad którym my jako eksperci tutaj 100 osób ma pracować, i to się w ogóle nie przebija do mediów, do obywateli, i to mnie martwi, tak? Dziękuję. Proszę, ale teraz tutaj. Krzysztof Witko, ja akurat jestem urzędnikiem administracji publicznej, i chciałbym państwu też wypuklić taki temat, żeby spojrzeć na kwestię dotacji dla organizacji pozarządowych też pod kątem właśnie organizacji, które takie dotacje udzielają. Dobrze się stało, że takie centrum nareszcie powstało, bo mamy w
wiele różnorodnych działań, bardzo rozdrobnionych. To powoduje, że tak naprawdę nie robimy, nie pomagamy, nie podejmujemy działań takich kompleksowych. Właśnie takie centrum skupiające środki w jednym miejscu właśnie umożliwia takie działania. Umożliwia właśnie, tutaj podzielam zdanie pana Marcina Dybowskiego, że takie centrum pozwoli na kompleksową kontrolę wydatkowania tych środków, co jest niezwykle istotne, ponieważ przy takim rozdrobnieniu podobnych działań na różnych szczeblach samorządu i administracji publicznej powoduje to, że czasami te działania są refundowane wielokrotnie. Wiemy już, że w tym roku nawet Najwyższa Izba Kontroli w swoim programie ma właśnie kontrolę krzyżową organizacji pozarządowych i kontrolę właśnie, czy te działania i refundacje kosztów nie są wielokrotne czy podwójne. Także tutaj mi się wydaje, że też powinniśmy się bardziej skupić, jeżeli chodzi o programy, bo to jest najistotniejsze, w jaki sposób później organizacje pozarządowe będą działały w terenie. Jeżeli opracujemy kompleksowe programy, tak aby nie były te działania rozdrobnione, właśnie w tym rzecz, żeby swoje działania prowadzić w taki sposób, żeby one prowadziły do jakiegoś efektu. Dziękuję. Dziękuję. Traktuję użycie przez pana czasu przeszłego dokonanego, że centrum powstało jako projekcję bliskiej przyszłości. Proszę. Anna Tworzewska, odradzie stowarzyszenia. Chciałabym jeszcze nawiązać do wypowiedzi pana Rafała, bo to też jest temat, który dla mnie jest bardzo istotny, odkąd pojawiła się idea ustawy o Narodowym Centrum, to też zadaję sobie nieustannie pytanie, dlaczego to się tak nagle pojawiło, kiedy najpierw miał być program rozwoju, bo jak myślę, Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest jakby pierwotnym założeniem i w tym programie powinno się mieścić Narodowe Centrum. Wtedy łatwiej by było skorzystać z kryteriów i standardów, które zostały w tym programie zamieszczone jako główne kryteria w ogóle działania tu administracji, jednocześnie jakby przelane na to, czym się mają kierować organizacje. I centrum w związku z tym byłoby jakby wtórnym dokumentem, czy ustawą, czy jakbyśmy tego nie nazwali. I nie musielibyśmy się w tej chwili zastanawiać nad tym, czy to będzie tak, czy inaczej, pozostawiając oczywiście te sprawy prawne prawnikom, specjalistom, no bo nie wszyscy jesteśmy prawnikami, prawda? I teraz druga jeszcze sprawa, która też mnie tak nurtuje. Tu pan przedmówca powiedział o tym, że najważniejsze w tym jest sformułowanie społeczeństwo obywatelskie. Ja bym miała tutaj takie zastrzeżenia, ponieważ mnie się wydaje, że w związku z tym, że w ogóle taka idea, taka instytucja ma zamiar powstać, to najważniejszym jest tutaj przymiotnik narodowy, bo organizacje istnieją od bardzo wielu lat, ponad 20, a jeszcze inne dużo, dużo wcześniej istniały i będą istniały. I takie ani sformułowania prawne, ani jakieś programy nie musiały istnieć, żeby te organizacje działały z dobrym skutkiem. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się taka możliwość i urząd daje nam taką możliwość, żebyśmy współpracowali przy tworzeniu programu, wydaje mi się, że ten narodowy jest zasadniczym tutaj określeniem dla tego programu, tak samo jak i dla instytucji, która w tym programie byłaby zawarta, czyli centrum. Ja mam takie jeszcze kolejne uwagi odnośnie pana Witolda Zakrzewskiego i tego, co powiedział o tym centrum jako
projekcie politycznym, to bardzo bym chciała tutaj się z tym stanowczo zgodzić, bo to też jest taka informacja, bo to środowiska, że daje informacje dla tych środowisk, które przynajmniej obojętnie, czy trochę pozytywnie mówią o tym centrum, że są stworzone taką opinię, że są politycznie przychylni politycznemu projektowi. Nasze środowisko od lat walczy o pełną niezależność i okupujemy to dużym wysiłkiem i nigdy byśmy się nie zgodzili brać udział w czymś, co z góry jest dla nas tylko i wyłącznie jakimś politykierstwem, bo zgadzam się, że to musimy oddzielić politykierstwo od polityki, w którą jesteśmy włączeni. I to, że się toczy dyskusja, to traktujmy to jako dobro, że dyskutujemy o naszych problemach, a nie wtłaczajmy w to polityki, o czym była też tutaj informacja, bo zaczniemy faktycznie się bardzo mocno antagonizować, a to, co mnie właśnie zabolało przy spotkaniu pana rzecznika praw obywatelskich, tam właśnie była też polityka i dlatego taka byłam pełna emocji. Tutaj jest pełna merytoryczna dyskusja i to próbujmy zachować. To jest taki pierwszy moja uwaga. A druga odnośnie tych, akurat nie ma pana Tomasza, ale odnośnie tych form kontrolnych. Jak najbardziej wszystkie rzeczy powinniśmy domagać się, żeby były uwzględniane w toku legislacji, czyli wszystkie informacje powinny wisieć, powinny być dostępne, czytelne, żebyśmy mieli pełne prawo i tego się powinniśmy domagać. Natomiast też to, co zawsze powtarzam jako nasz taki podstawowy przykład, chociaż nie uważam się, że jesteśmy strażniczą organizacją, ale słuchając różnych głosów organizacji, które mówią, że nie da się pewne rzeczy sprawdzić, kontrolować, że nie można różne rzeczy zrobić, to chcę Państwu być może po raz kolejny przytoczyć taki argument, że można, że nasza organizacja bez żadnych wpływów, bez żadnych mediów, z pomocą kilku lokalnych mediów i zaprzyjaźnionych organizacji doprowadziła do dymisji wiceministra MSZ-u w momencie, kiedy był absolutnie ustawiony konkurs w zakresie programów polonijnych. Jest tylko kwestia jedna, że trzeba faktycznie bardzo mocno dążyć do tego, że jesteśmy wolni od wszelkich układów i nie bać się tego, że jeżeli będzie krytyka z naszej strony mocna, to zabiorą nam pieniądze. No dalej braliśmy udział w tych konkursach i dostajemy raz mniejsze, raz większe dotacje, ale gdybym myślała o tym, że jeżeli będziemy się bać podejmować pewne decyzje strażnicze, to nic nie zrobimy. Bardzo mnie boli to, że na wszystkich tych spotkaniach, w których brałam udział, często się pojawia ten problem, że nie damy rady, że nie jesteśmy w stanie skontrolować. No to jesteśmy tutaj w szerokim zakresie. Róbmy wspólne jakieś mocne akcje, żeby nie bać się takich sytuacji związanych z tym, że no, pilnujmy to, co jest dla nas ważne. Przecież mamy dużo doświadczeń, mamy dużo środowisk wokół nas, mamy mechanizmy, znamy te mechanizmy, mamy doświadczenie, siła jest w nas. I ja bym się tego nie bała, że nie mamy narzędzi. Mamy mnóstwo narzędzi pod warunkiem, że jest w nas wola, walka, odwaga i współpraca. Pan dyrektor zbiera te wszystkie uwagi, czasem pytania, więc tam się pewnie szykuje jakieś dwugodzinne wystąpienie na koniec. Ale ja bym dorzucił jeden wątek. Znaczy on tutaj bardzo mocno był podniesiony, ja do niego wrócę. Pierw plan, potem struktura. Zdecydowanie się z tym zgadzam, ale też podejrzewam, że rozumiem intencje administratora tej polityki. Też trzeba mieć kim pracować i trzeba mieć mandat polityczny, żeby różne rzeczy ostatecznie planować. Nie wchodzę jakby w to dalej. Natomiast poprosiłbym o jakieś dwa słowa komentarza na odwołującego się do tego, co tu słychać, bo są dwie skrajności. Kiedy ja czytam ten projekt ustawy, to ja widzę, centrum ma się zmieniać tylko FIO. Plus jak się uda coś tam, to jeszcze jest dużo fajnych rzeczy, które możemy robić, ale generalnie przychodzi tutaj FIO. Z drugiej strony no, są ewidentne głosy, że ma być bardzo duża centralizacja, być może środki samorządowe. Co w tym momencie się klaruje? Jak rzeczywiście to ma wyglądać? No bo to ma zasadnicze znaczenie dla tego projektu politycznego. I teraz odnośnie tego, co pan Rafał chyba tak mówił, porządkowania językowego, to tutaj jedna uwaga, o której, z której pan sobie na pewno na 100% zdaje sprawę, że polityka i polityka w
polskim języku dwa te same pojęcia, polityka w sensie tam partii politycznych, sformułowań, robimy politykę, jesteśmy upolitycznieni, a polityka w sensie public policy, to są dwie różne jednak obszary. My jesteśmy zaangażowani w to drugie. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę i myślę, że chociażby taka dyskusja ma tą wartość, że każdy z nas jako obywatel jest też w tym procesie politycznym, tak? Ma jakieś swoje zapatrywania, ma jakieś swoje opcje polityczne, które bardziej lubi, bardziej nie lubi. I to, że tutaj w tym momencie dochodzi do takiego dużego przepolaryzacji społecznej, dochodzi do takiej możliwości, że możemy rozmawiać z różnych właśnie takich stron, jest bardzo dużą wartością, natomiast powinniśmy lądować w tym, co się nazywa public policy, czyli szukać takich rozwiązań, które będą rzeczywiście, doprowadzą do możliwości dialogu, ale będą jakby niezależne od polityki, w sensie tym parlamentarnych partii politycznych. I tutaj odnośnie tego, co Pan mówi, bo nie chcę tego krytykować, bo ja jakby rozumiem też, rozumiem motywację, jakby rozumiem ten punkt widzenia, skąd on się wziął, jakie zaniedbania społeczne przez wiele lat robione i też pewne patologie doprowadziły jakby do takiego punktu widzenia wielu środowisk. Natomiast tylko zasadniczo, że to jest duże uproszczenie. Moja fundacja, ale jest takich bardzo wiele, jest tego dobrym przykładem. My realizowaliśmy duże projekty w różnych opcjach politycznych, bo działamy te 26 lat, realizujemy również teraz. Kiedy ja patrzę, bo już też od 1998 roku działam w sektorze pozarządowym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Może jeszcze jestem mało doświadczony, ale już trochę takich doświadczeń miałem. Ja, u mnie się podział ewidentnie rysuje, ministerstwa, departamenty przy tej spisowości, które rzeczywiście były merytorycznie dobre, zarówno w poprzedniej opcji, jak i w tej opcji potrafią prowadzić dialog obywatelski, który jest czysty, transparentny. Są takie, natomiast które są kiepskie, niestety były kiepskie kiedyś i niestety są kiepskie. Teraz nie będę jakby wymieniał i to idzie bardzo kiepsko. Trochę w pewnym sensie niezależnie od opcji politycznej. Oczywiście są pewne patologie i mam nadzieję, że one zostaną wyłapane. Co jest przekroczeniem prawa, musi być ukarane w ogóle bez dwóch zdań. Ale w tym dialogu, tej przestrzeni, która się tworzy, bym jakby zachęcał jakby wszystkie strony, żeby rzeczywiście wyjść z takim nastawieniem. To nie jest takie zero-jedynkowe. To nie jest takie zero-jedynkowe. To obecnie jest bardziej bogate. Dziękuję. Ja króciutko tak ogólnie jeszcze jedna konkretna, a propos tego co mówiłeś, przypomniało mi się pytanie do też pana doktora, znaczy refleksja ogólna. Tak, rzeczywiście i to pewno każdy się z nas pod tym podpisze, że naszym celem powinno być dobro wspólne. Problem tylko polega na tym, że ono jest bardzo subiektywne i różnie definiowane, tak? I to zresztą było słychać też na tej sali, tak? Ja bym od nas nie oczekiwał, że się teraz wzajemnie przekonamy do swoich racji, ale tego, czego bym oczekiwał, to na pewno szacunek do tego, że ktoś może mieć inny pogląd, jak to dobro wspólne jest skonstruowane. Natomiast ja rozumiem, to jest rola pana dyrektora, czy rola administracji, że wsłuchuje się w te głosy i podejmuje rozsądne decyzje. Takie decyzje, które rzeczywiście starają się te różne racje godzić. Nie jest to łatwe zadanie, ale nie brałbym na siebie też tej odpowiedzialności, że to jest nasze zadanie, tak? Żeby to jest zadanie właśnie po to pan dyrektor siedzi i słucha, żeby te racje pogodzić, tak? Natomiast pytanie szczegółowe właśnie a propos tej koordynacji, bo szczerze mówiąc jakoś nie mogłem znaleźć informacji, a pan dyrektor na pewno o tym będzie wiedział, bo w zeszłym roku został powołany właśnie w tym celu, żeby to jakoś uspójniać. Rozumiem taki zespół do spraw, że tak powiem, koordynacji programów współpracy tych rządowych. I pytanie, czy jak on działa, czy coś wiadomo, bo szczerze mówiąc jakoś nie mogłem w internecie poza informacją o tym, że on został powołany jakoś na temat tych działań, nie mogłem znaleźć informacji. A to jest jakby odpowiedź właśnie na to pytanie, jak to można uspójniać, tak? Nie wszystko rzeczywiście rozumiem będzie się działo w centrum. To tak pytanie przy okazji. Jeszcze bardzo krótko. Ja chciałem przede wszystkim powiedzieć tak, że poprzednio troszkę może z oburzeniem przemawiałem, za co przepraszam, ale muszę powiedzieć, że moja organizacja, z której pochodzę, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, która ma ponad 800 organizacji pojedynczych członkowskich w Polsce, w ciągu swojego istnienia od 2000
zarejestrowania po 2000 roku ani razu nie otrzymała żadnej pomocy od rządu ani z innych źródeł publicznych o charakterze instytucjonalnym czy parainstytucjonalnym czy jakimkolwiek innym, które by usprawiedliwiało tezy takie, że nie wiem, że jakieś środki pieniężne się w nie wiadomo w jakich kanałach i po co gdzieś kumuluje i tak dalej, i tak dalej. I te organizacje, o których ja wiem, że działały czy działają na rzecz trzeciego sektora, na przykład w sensie badawczym, ekspertyzy i tak dalej, i tak dalej, to oczywiście zawsze sobie można zadać pytanie, czy nie jest za dużo ekspertyz, a za mało praktycznej pracy, czy nie jest za dużo obudowy trzeciego sektora, a za mało treści, czy systemy finansowania sprzyjają takiemu stanowi rzeczy, czy nie. Taka spokojna refleksja jest potrzebna i chciałbym tutaj kolegę z Fundacji Niepodległościowej jeszcze zapewnić, że w dodatku ja pańską rolę odgrywałem kilka lat temu w takich różnych sporach w trzecim sektorze, zadając dokładnie te same pytania, chociaż może innym, w inny sposób je zadając, więc jest mi to bliska tematyka, ale teza taka, że ileś tam milionów czy miliardów było zmarnowanych czy niewłaściwie wydawanych i nie było nad tym żadnej kontroli, jest to teza niezwykle karkołomna i żeby ją uzasadnić, to obawiam się, że tego się nie da po prostu ani udowodnić, bo to po prostu tak nie było. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, w każdym systemie zawsze są jakieś luki i problemy, to jest jasne, ale co do zasady żaden z tych systemów po roku 90 w Polsce nie dopuszczał do takiej sytuacji, żeby bez kontroli były wydawane środki publiczne i proszę to po prostu przyjąć do wiadomości. Kontrola zawsze była, począwszy od Najwyższej Izby Kontroli, skończywszy na różnych kontrolach resortowych, urzędów skarbowych i tak dalej, i organizacje, jeśli na coś narzekały ten cały czas, to i to już z mojego doświadczenia wiem, to tylko to i wyłącznie na to, że było mnóstwo kontroli, które bez przerwy te organizacje kontrolowały i przypuszczam, że po coś one się odbywały. Druga sprawa i to tu bym chciał prosić pana dyrektora o wyjaśnienie, o charakter semantyczny, jak pan będzie odpowiadał na koniec, bo ja tu się z uwagą wsłuchiwałem w tą dyskusję semantyczną oczywiście i chciałem zapytać, czy w ogóle bym nie sądził, że będziemy o przymiotnikach dyskutować, ale poczułem się trochę sprowokowany kilkoma głosami. I chciałem się zapytać, czy intencją ustawodawcy, prawodawcy jest, żeby w nazwie Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego słowo narodowe było stosowane w takim kontekście, jak jest Narodowy Bank Polski, czy też w takim kontekście, który ma dywersyfikować etnicznie społeczeństwo obywatelskie, bo to są dwie różne rzeczy, dwa różne sposoby pojmowania tego przymiotnika, podobnie jak w przypadku przymiotnika politycznego możemy powiedzieć. Ja nie mam wątpliwości, że to jest osobiście, że to jest taki sam przymiotnik narodowy, jak w nazwie Narodowy Bank Polski, ale ponieważ kilka osób tu podkreślało na przykład to, że jak coś jest narodowe, to będzie lepiej niż poprzednio, kiedy nie było narodowe, no to mnie to tak jakby prowokuje do zadania takiego pytania. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja się odnoszę do tego pytania Krzysztofa, ja też rozumiem tak jak ty, to znaczy rozumiem to jako krajowy program, na pewno nie jako dla określonej grupy narodowej, która wykluczałaby inne organizacje, o powiedzmy sobie reprezentujące inne narody, a będące obywatelami polskimi, czyli rzeczywiście społeczeństwo obywatelskie różnych narodów. Natomiast ja wrócę do tego jednak pytania o ten kształt tej reprezentacji, tej rady. Ja bym tutaj byłem zwolennikiem jednak, żeby się jakoś tam porozumieć, dobrać. I ja tu po prostu chcę państwu podać przykład, nie? Że program współpracy organizacji międzynarodowej miasta Krakowa, z którego ja się tam wywodzę, składa się aż tam z 87 milionów złotych sporych kwotach. Tutaj 80% przeznaczonych jest na de facto pomoc społeczną, tak? Wsparcie różnego typu organizacji, które w tej pomocy społecznej uczestniczą. Ja w tej chwili tam się nie doszukałem szybko, ale pamiętam, że przed laty była jakaś taka rada, czy właśnie zespół, który miał wspierać to miasto w wyborze właśnie decyzji, kto tam miał uczestniczyć. Ile pamiętam, na 6 osób było 6 przedstawicieli tychże organizacji, które zajmują się pomocą społeczną. No, pewnie to jest trochę tak, że
skoro to jest głównie pomoc społeczna, to interesują się ci, którzy mogą być głównie tego beneficjentami. Ale oczywiście, bo sam program jest właśnie uzgadniany jakby wspólnie, nie? Czyli ja tu mam po prostu tylko nadzieję, że to właśnie nie będzie mieć tam żadnego mocnego skrzywienia na którąś z tych jakichś spraw czy grup, że właśnie jednak pod tym hasłem jeszcze razem tylko chcę podkreślić, społeczeństwa obywatelskiego będzie szerokie spektrum różnych organizacji. Oczywiście wybranie pięciu jest trudne, ale mówię, żebyś właśnie chciałbym, żeby to było jednak pięć tam trochę różnych grup środowisk, a nie pięć jednakowych tam z jednej wąskiej grupy, bo oni będą na przykład głównymi beneficjentami jakichś tam grantów. No to byłoby moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Przemek, ja masz powoli tego. Ja, po pierwsze, chciałbym tego ogólną. No, to jest polityczne, tak? To znaczy, żyjemy w rzeczywistości politycznej. Polityka nie jest niczym nagalnym. Temat jest polityczny. Nawet tutaj różne interpretacje różnych słów. Ja tutaj się zgadzam z Szymonem, że jest problem tej sekwencji, kolejności, tak? Bo jak słyszę o tym, że centrum miałoby koordynować i zadbać o to, żeby nawet najmniejsze organizacje realizowały to, co ma być w strategii, to zapala mi się czerwona lampka, tak? To znaczy, nie chciałbym, żeby to robiło, tak? Bo istotą społeczeństwa obywatelskiego jest to, że nikt nim nie koordynuje, tak? I nie koordynuje też jego działaniami lokalnymi, tak? Rozumiem, że też taka inna jest ta idea, ale myślę, że nam wciąż tego brakuje. Natomiast no, ten kształt i właśnie co to centrum ma i jak bardzo, to jest projekt polityki, tego się w jakimś sensie nie bójmy. Myślę, że ta dyskusja o Radzie jest bardzo ważną dyskusją, tylko że ja niestety powiem coś takiego. My nie zdejmiemy ani z pana dyrektora, ani z pana ministra, który szkoda, że się też nie ma, odpowiedzialności za wizerunek centrum. Taka jest prawda, to znaczy finalnie to nie my, tylko to państwo albo stworzycie taką radę i żadne zapisy tak naprawdę nie uchronią nas przed waszymi intencjami. Albo one będą dobre i chodzi o to, żeby ta rada była radą niekoniunkturalną i doraźną, tylko radą, która faktycznie ma myśleć o społeczeństwie obywatelskim. Albo nie. I to jest niestety. I historia pokazuje i przez te 25 lat powstawało wiele dobrych rad, niezależnie od układów politycznych, które skupiały różnych ludzi, różne sposoby myślenia i złe rady. I z tą będzie tak samo. Nawet jeżeli my sobie wymyślimy, że tu 30 wpiszemy, to wiadomo, że 30 też można ustawić, tak? To i pan dyrektor, i pan minister, i pani premier finalnie ponosicie wobec nas wszystkich odpowiedzialność, czy to będzie fasada pusta z pięknymi nazwami, czy coś sensownego. Mi się podobał ten pomysł, no, znaczy być może to jest tak, że właśnie trzeba iść do pewnych rozwiązań, które w różnych demokracjach się stosuje, tak? Znaczy, że przegrani, że dłuższa kadencja niż kadencja rządzących. Tych manewrów to są wszystko dobre rozwiązania, które chronią przed takimi pokusami doraźności, tak? Ale tak naprawdę myślę, że im bardziej byśmy weszli do rozmowy o tej strategii, o tym po co w ogóle centrum, to pewno byłoby łatwiej. Natomiast myślę, że w którymś momencie potrzebna jest to deklaracja po co rada, jaka rada. Ktoś ją powoła i ktoś zapewne wobec społeczeństwa obywatelskiego i w ogóle taką polityczną odpowiedzialność, czy fasada, czy coś więcej. I tak na to bym patrzył. I powiem szczerze, osobiście nie mam ochoty dyskutować o tym, czy trzech, czy czterech, czy w tą stronę, bo to trochę nie ma sensu, tak? Znaczy można powołać dobrą radę z palca, tak? I złą radę mimo pozornie dobrych procedur. I to tyle bym powiedział o Radzie, wierząc, mając nadzieję, że nie chodzi o złą radę z jakimiś procedurami, tylko dobrą radę. Jeżeli chodzi o dobrą radę, to uważam, że i tak to państwo poniesiecie tę odpowiedzialność, tak? A rozwiązań myślę, że jest dużo, ale też są bezpieczniki, tak? Właśnie choćby dłuższe, kadencje krótsze, większość powiązana jakoś z ugrupowaniem
ugrupowaniami opozycyjnymi w Sejmie. Różne tutaj pomysły na świecie się wymyśla i można to bezpiecznie stworzyć. Natomiast myślę, że my wszyscy potrzebujemy takiego statementu, jeśli nawet nie strategia dzisiaj, to co dalej centrum i po co ono jest? Czy ono właśnie ma koordynować lokalne działania, czy to jest FIO gdzieś jeszcze? Bo ja to mówiłem na którymś z tych spotkań. Ja rozumiem, że taki rząd jest, taki rząd. Każdy rząd, kwestie organizacji FIO może sobie robić po swojemu, jakby to powiedzieć, lepiej, gorzej. Też w którymś momencie z tego rozliczamy, tak? Natomiast fakt, że to mówią o co dalej. Pytania zadać. Dziękuję bardzo. Można? Proszę bardzo. Nie, pytania. Proszę Państwa, przysłuchując się dyskusji, pozwolę sobie na pewną refleksję. Otóż jestem zdania, że sama idea stworzenia Narodowego Centrum Rozwoju jest ideą w dobrym kierunku. A to dlatego, że po raz bodajże pierwszy podnosimy w ogóle problematykę społeczeństwa obywatelskiego nie tylko przez pryzmat organizacji pozarządowych, ale też przez pryzmat na przykład rozwoju wolontariatu, na ten wyższy poziom, tak? Wyższy poziom to poziom rządowy, gdzie stworzymy organizację, czy gdzie tworzona jest organizacja, która z poziomu politycznego, no bo od tej polityczności nie uciekniemy, będzie stymulować, czy będzie wspierać organizacyjnie, a nie tylko organizacyjne, pewne inicjatywy oddolne. I ten aspekt jest bezsprzecznie aspektem dobrym. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię politycznej dyskusji, czy w ogóle stworzenia tego kontekstu politycznego, tak jak tutaj przysłuchiwałem się dyskusji, bezsprzecznie od polityki, tak jak już powiedziałem, nie uciekniemy. Natomiast starajmy się, aby ta polityczność, ta polityka raczej zmierzała ku temu, aby pracować ku dobru ojczyzny, a nie zastanawiać się, czy ci są z prawa, czy ci są z lewa, ponieważ tego typu podziały nigdy nie służą idei społeczeństwa obywatelskiego i doprowadzają finalnie do pewnej polaryzacji, która nigdy nie służy porozumieniu. Także uważam, że oczywiście bezsprzecznie, co powinno być pierwsze, instytucja czy strategia? Tu myślę, że ścieżka prawidłowa, strategia, instytucja. Natomiast nie wykluczam, że ta droga także może być wartościowa. No i ostatnia moja uwaga co do różnych mankamentów czy kwestii technicznych dotyczącej samej ustawy. Ja myślę, że tak jak tu zresztą ten głos został podniesiony przez pana Szymborskiego, że to już nie jest ten etap. Znaczy, liczmy na to, że na etapie prac parlamentarnych będzie można podjąć jeszcze działania, które pozwolą na poprawę, zmianę, udoskonalenie tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Można? Ja mam tym razem kilka pytań dotyczących i ustawy, i dalszego ciągu. Chciałbym się dowiedzieć, w jakim czasie powstanie strategia, Narodowa Strategia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, o której już wiemy od ponad roku. W jakim czasie Państwo przewidujecie wejście w życie tej ustawy o utworzeniu tego Narodowego Centrum? Jaki to jest czasokres, w którym to powstanie? Czy w jakim czasie pojawią się jakiekolwiek przepisy wykonawcze, czy do tej ustawy, czy w ogóle dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, nad którym Państwo pracujecie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów? Jakie to są przepisy, nad którymi pracujecie? Dlatego, że takie informacje w parlamencie już są obecne, a chcielibyśmy u źródeł wiedzieć te rzeczy. Nie ma więcej głosów. Dobrze, pozwolę sobie może jednak nie w kilkugodzinnym wystąpieniu odnieść do Państwa kilku głosów. Po co w ogóle centrum? Czyli dlaczego centrum najpierw, a nie najpierw narodowy program? Tutaj pojawiły się też głosy o zasadach zarządzania, że najpierw strategia, potem narzędzie realizacji strategii. Jest też inna zasada zarządzania. Trudno zarządzać pewnym procesem dualistycznie, wtedy kiedy zajmują się nimi dwie instytucje równolegle. Tym razem, w tym konkretnym przypadku mamy sytuację taką, kiedy na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
właściwym do spraw pożytku publicznego i wolontariatu jest minister do spraw zabezpieczenia społecznego, a program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, którego częścią niewątpliwie są kwestie związane z pożytkiem publicznym i wolontariatem, ma przygotować pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i on ma potem je realizować, ma ten program współrealizować. On, instytucja, która zostanie w przyszłości powołana. Stąd konieczność, stąd pojawiła się w ubiegłym roku konieczność, aby po dokonaniu pewnych politycznych uzgodnień tego, kto rzeczywiście będzie koordynatorem polityki rządu w tym zakresie, żeby podjąć działania, także działania w tym aspekcie wyczyszczenia kwestii związanych z zarządzaniem procesem, aby jak najszybciej stworzyć instytucje, stworzyć miejsce, które będzie w stanie przejąć kompetencje ministra do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie realizacji programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W tej chwili mamy do czynienia, mamy jeden taki program, czyli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, tak jak tutaj Państwo słusznie zauważali, ale od 1 kwietnia 2017 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o grach, która tworzy Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zasilany kwotą 4% systemu dopłat do gier, która będzie generować przychody, które będzie można wykorzystać na cele związane z realizacją Narodowego Programu Przyszłości. Po to, aby te działania mogły być odpowiednio skoordynowane, aby można było przygotować również realizację tego programu, potrzebna jest niewątpliwie instytucja. Pytanie, czy ten program, ten fundusz czasowo powierzyć zarządzanie ministrowi do spraw zabezpieczenia społecznego do czasu, kiedy zostaną przeniesione kompetencje po tym, jak zostanie przyjęty program, czy też już w tej chwili tworzyć zręby instytucji, która będzie krok po kroku przejmować te kompetencje, które już są zapisane w ustawach i przejmować kompetencje te, które będą wynikały z realizacji Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wtedy, kiedy ten program będzie powstawał. Dzisiaj widać to chyba tak coraz jaśniej się to coraz jaśniej to widać, że Narodowy Program będzie miał jednak charakter takiego dokumentu, który będzie powstawał etapami. W tej chwili, kiedy Państwo pytają, tutaj też Pan Paweł o to pytał, kiedy o losy pracy zespołów eksperckich. W tej chwili pracują dość intensywnie dwie grupy robocze, jedna nad programem rozwoju wolontariatu, a druga nad elementami programu związanego z edukacją obywatelską, to jest grupa Uniwersytetów Ludowych, które przedstawicieli ekspertów Uniwersytetów Ludowych, które pracują nad takim zalążkiem, częścią Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który byłby dedykowany właśnie tej formie edukacji obywatelskiej. Oczywiście Uniwersytety Ludowe to nie tylko edukacja obywatelska, ale także. I z czasem, mam nadzieję, że bardzo szybko uda nam się po zamknięciu tych spraw związanych z procesem uzgodnieniowym i konsultacyjnym wznowić pracę pozostałych zespołów eksperckich. To też odpowiedź na pytanie pana Przemka, czy tylko FIO, czy całkowita centralizacja, ani tylko FIO, to już powiedziałem, co jeszcze w przyszłości, ani także całkowita centralizacja. Nie ma w projekcie ustawy o Narodowym Centrum jakichkolwiek mechanizmów, które dawałoby Narodowemu Centrum kompetencje, czy przejmowanie, możliwość przejmowania kompetencji w zakresie realizacji programów resortowych. Wręcz wprowadzamy w tym projekcie ustawy pewnego rodzaju nie powiem innowacje, tylko
uczytelniamy system tworzenia programów, programów resortowych programów. Do tej pory to na mocy któregoś tam z artykułu bodaj 5c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to minister do spraw zabezpieczenia społecznego był kreatorem, inicjatorem tego typu programów skierowanych horyzontalnie do trzeciego sektora. Teraz poszczególni ministrowie także będą mogli te działania, które są związane z ich resortem, z ich specyfiką działania, inicjować. Stąd też no, nie bardzo rozumiem oczywiście tych zarzutów, które tu i ówdzie się pojawiają, a już użycie sformułowania reżimu dyrektora Narodowego Centrum, które ponoć miało się pojawić na spotkaniu pana Rzecznika Praw Obywatelskich, jest chyba daleko nieadekwatne do tego, co jest treścią projektu ustawy o Narodowym Centrum. Nie będę się odnosił oczywiście do ocen konsultacji, to będzie nasza wspólna ocena całego środowiska, także tych zespołów, który projekt konsultacji przygotowywał i realizował. Swoje zdanie na ten temat wyraziłem na ngo.pl, też w odniesieniu do krytyk, które się tutaj pojawiały. Chciałbym tylko przypomnieć uchwałę Rady Działalności Pożytku Publicznego, która przyjęła z zadowoleniem ten proces konsultacji, czy oceniła go tak w miarę pozytywnie na posiedzeniu 1 lutego 2017 roku. A teraz już do konkretnych uwag, które Państwo dzisiaj poruszyli. Możliwość wsparcia instytucjonalnego. Zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, jesteśmy w tej chwili w trakcie uzgodnień z Ministerstwem Finansów, w jaki sposób ten przepis zredagować tak, by był on zgodny z systemem finansów publicznych. Wydaje się, że nad tym też jeszcze pracują i będą pracować legislatorzy w końcówce tej fazy uzgodnieniowej. Wydaje się, że jeśli, a bardzo chcemy doprowadzić do tego, aby taka możliwość była, jeśli taka możliwość się pojawi w tym momencie, to właśnie jako bardziej jako lex specialis niż jako prawo ogólne, także takie, które mogłoby obejmować samorządy terytorialne, choćby ze względu na te zastrzeżenia, czy na te, może nawet nie tyle zastrzeżenia, co na te obawy, które do tej pory były ze strony na przykład Ministerstwa Finansów wyrażane w stosunku do tego rodzaju mechanizmu finansowego wsparcia sektora obywatelskiego. Tutaj pełna zgoda oczywiście, takie rozwiązania w praktyce funkcjonują w różnych krajach. One tam, gdzie one funkcjonują, na przykład w Wielkiej Brytanii, mają charakter bardzo bezpiecznego wsparcia sektora pozarządowego w Wielkiej Brytanii. Ten Local Sustainability Fund, który został zaprojektowany przez rząd premiera Camerona, tak jak przyglądaliśmy się temu, ma bardzo dobre opinie ze strony organizacji pozarządowych. Jeśli chodzi wrócę może zanim jeszcze przejdę do tych szczegółowych uwag, takie odniesienie do nazwy Narodowego Centrum. Skąd Narodowe Centrum? Skąd Narodowe? Wpisujemy się tym określeniem w nazwie bardzo dobrą i już długotrwającą tradycję nazywania w ten sposób polskich instytucji. Polskich instytucji, ale rozumianych bardzo szeroko, odwołując się do tej tradycji polskości, która sięga gdzieś tam jeszcze nawet czasów jagiellońskich. Czyli narodowy to niewykluczający, ale narodowy to taki, który obejmuje całość polskiego społeczeństwa. Narodowy
Bank Polski, to jeden przykład, ale także Narodowe Agencje Wykonawcze, które działają na podstawie ustawy o finansach publicznych, także mają ten przymiotnik w nazwie Narodowe Centrum Kultury, Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, w tej chwili Minister do Spraw Szkolnictwa Wyższego tworzy Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Więc to jest ten kierunek działania, oczywiście nie zamierzamy tutaj w tym przymiotnikiem kogokolwiek wykluczyć. Jeśli chodzi o dostęp do informacji generowanych, tworzonych przez Narodowe Centrum, programów, planów, sprawozdań, ten z uwagi na specyfikę tej instytucji, która będzie instytucją sektora finansów publicznych i będzie przede wszystkim pomimo tej możliwości, którą wpisaliśmy do ustawy korzystania z zapisów i darowizn, będzie przede wszystkim operować środkami publicznymi. Obejmuje ją oczywiście także ustawa o dostępie do informacji publicznej i być może być może nie doceniliśmy tej wagi tego, aby do projektu ustawy wpisać zastrzeżenia, czy wpisać konkretne przepisy dotyczące tego, że te dokumenty w taki czy inny sposób będą udostępniane publicznie, ale taka oczywiście była intencja autorów projektu ustawy i być może ten projekt ustawy jeszcze o takie zapisy zostanie uzupełniony. To samo oczywiście tyczy się zasad konsultacji programów. Te konsultacje, to w jaki sposób prowadzone są konsultacje, może za dużo mówię, ale to jest ten obowiązek prowadzenia konsultacji wynika także z innych przepisów. Wpisaliśmy tutaj do obowiązek prowadzenia konsultacji przy tworzeniu programów do dokumentu rangi ustawowej. Myślę, że to niewykluczone, że jest to dobry pomysł, aby odesłać do rozporządzenia zasady prowadzenia tych konsultacji. To być może byłby to także krok w dobrym kierunku, aby tworzyć dobrą praktykę prowadzenia konsultacji, czyli określenia na poziomie dokumentu o charakterze legislacyjnym, a więc nie takiego zbioru dobrych praktyk, które już tu i ówdzie funkcjonują, w jaki sposób instytucje publiczne powinny konsultacje czy to programów, czy działalności legislacyjnej realizować. O Radzie tu już mówiliśmy sporo. Myślę, że rzeczywiście powinniśmy jednak zmierzać w kierunku tej jak największej, czy jak najbardziej eksperckiego charakteru Rady Narodowego Centrum. Jeśli tutaj pojawią się jeszcze jakieś zapisy, które, czy pomysły na zapisy, aby ten wymiar eksperckości wzmocnić. Jeśli Państwo będą mieli takie pomysły, propozycje, to bardzo serdecznie zapraszam. Jesteśmy oczywiście otwarci na takie pomysły, na współpracę w tym gronie ekspertów nadal. No, oczywiście uwaga do pani Ireny Gadaj. Zapisy i darowizny jako możliwość, ale na pewno nie jako konkurowanie z sektorem organizacji pozarządowych. Pamiętają Państwo też naszą rozmowę w marcu ubiegłego roku, kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad Narodowym Programem i także zapowiadaliśmy to, że Narodowe Centrum powinno powstać jako agencja realizująca Narodowy Program Przyszłości, że jednym z ważnych wymiarów Narodowego Programu powinno być wzmocnienie filantropii. Oczywiście to utrzymuje. Pojawiły się też tutaj głosy dotyczące wspierania organizacji małych. Kierowania środków
organizacji do tej pory niereprezentowanych. Istotnie chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić. To jest jeden z priorytetów rządu i to powinien być jeden z priorytetów Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ale aby ci, którzy do tej pory nie mieli dostatecznie, nie wykształcili, nie wypracowali albo nie mieli z różnych powodów dostatecznej szansy na to, aby mieć udział w dostępie do środków publicznych, do zasobów, także w dostępie do debaty publicznej. A te braki często przejawiają się naprawdę w najbardziej przyziemny sposób, poprzez chociażby niemożliwość uczestniczenia przedstawicieli małych czy nawet średnich organizacji pozarządowych, których siedziby znajdują się poza Warszawą, daleko poza Warszawą, w uczestniczeniu w takich spotkaniach, chociażby jak dzisiaj w Warszawie, właśnie ze względu na brak środków na to, że realizując projekty w oparciu o dotacje, w oparciu o granty, ta pula środków przewidzianych na pokrycie kosztów organizacyjnych rzeczywiście jest w wielu organizacjach bardzo, bardzo niewielka. Chcemy to realizować również w takim wymiarze. Tutaj posługuję się zawsze przykładem, takim najbardziej jaskrawym przykładem programu realizowanego ze środków publicznych, chociaż nie polskich środków publicznych, czyli programu z mechanizmu norweskiego Obywatele dla Demokracji, o którym można mówić wiele dobrych rzeczy, ale również można go krytykować. Jednym z wymiarów krytyki jest to, że sposób dystrybucji tych środków był daleko niewystarczający. To, że na prawie 600 grantów w trzech konkursach tematycznych do niektórych województw trafiała jedna dotacja, 4 czy 9 dotacji, a do województwa mazowieckiego trafiło połowa tych dotacji, to nie jest dobry sposób na zarządzanie środkami de facto publicznymi i na to, aby dawać organizacjom pozarządowym, dawać organizacjom obywatelskim możliwość, realną możliwość dostępu do zasobów. Ten model, który został wypracowany w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w pierwszym priorytecie, model grantingu, model zarządzania tym procesem grantodawczym, małymi dotacjami na poziomie regionów jest akurat w tym przypadku FIOR jest rzeczywiście bardzo dobrym rozwiązaniem i takie modele trzeba proponować również w perspektywie zarządzania środkami publicznymi przez Narodowe Centrum, a więc kierowanie środków do tych, którzy do tej pory nie mieli możliwości do dostępu do takich środków publicznych, ale nie poprzez, ale może inaczej, powiem w sposób pozytywny, ale poprzez takie sformułowanie kryteriów i priorytetów, które da wszystkim organizacjom prawo ubiegania się o realizację zadań, czy też prawo dostępu do środków z rozwoju instytucjonalnego i ten proces będzie przejrzysty i transparentny. Czyli każdy będzie doskonale znał zasady i będzie mógł wziąć udział w tym procesie. Pojawiło się też pytanie o koordynację programu współpracy i o pracę zespołu do spraw programu współpracy. Ten zespół rzeczywiście przez kilka miesięcy się nie mógł zebrać, ale rozpoczął swoje prace. W lutym odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw programu współpracy. Zrobiliśmy taką krótką analizę stanu przyjętych i nieprzyjętych programów współpracy. Okazuje się, co zresztą łatwo zobaczyć na stronach ministerstw, że połowa
połowa resortów jeszcze, pomimo tego, że mamy już drugi rok obowiązywania tego przepisu ustawy o działalności pożytku publicznego, w wolontariacie nie przyjęła programu współpracy. Mówiliśmy także o dobrych praktykach proponowanych w tym programie współpracy, a także zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób reagować, pozytywnie reagować na krytyki ze strony organizacji pozarządowych, które pokazują słabość procesu konsultacyjnego albo procesu wyłaniania realizatorów zadań publicznych w konkursach. Wydaje się, że tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia, zarówno w zakresie zasad, jak też polityki informowania przede wszystkim. I myślę, że ten zespół może być taką platformą, gdzie dobre praktyki, dobre wzory będą pokazywane tym, którzy do tej pory jeszcze są zbyt mocno krytykowani na przykład. W każdym razie widzimy to, że chociażby po frekwencji na zespole do spraw programu współpracy i takiej otwartej dyskusji, że jest tutaj wola ministerstwa tego, aby uczestniczyć w tym procesie koordynacji programu współpracy. To dopiero pierwszy zespół i uprzedzam pytanie, oczywiście protokół z posiedzenia tego zespołu, kiedy zostanie przyjęty przez wszystkich członków, przez wszystkich uczestników tego posiedzenia, zostanie powieszony na stronie pełnomocnika. Będzie jawny. W jakim czasie powstanie Narodowy Program, w jakim czasie wejdzie w życie ustawa o Narodowym Centrum i pojawią się przepisy wykonawcze? To są oczywiście bardzo dobre pytania. Myślę, że najbliżej, mam nadzieję, najbliżej jesteśmy tego drugiego pytania, czyli przyjęcia, czyli wejścia w życie ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, aczkolwiek, jak Państwo widzą, są różne, pojawiają się na tym procesie różne bariery, które musimy pokonywać. Mam nadzieję, że rzeczywiście w pierwszym półroczu tego roku Narodowe Centrum, ustawa o Narodowym Centrum wejdzie w życie. Jak tylko projekt ustawy trafi do Rady Ministrów, będziemy sukcesywnie pokazywać projekty rozporządzeń wykonawczych, w tym także projekty Statutu Narodowego Centrum i oczywiście one także będą przedmiotem konsultacji. Być może to też będzie dobry pomysł, aby jedno ze spotkań ekspertów pełnomocnika poświęcić na rozmowę na ten temat. Bardzo dziękuję za tą uwagę pana Krzysztofa Balona o dofinansowaniu instytucjonalnym i tego, jaki wpływ ten rodzaj instrumentu finansowego może mieć na przykład na ograniczenie niezależności organizacji. To jest bardzo cenna uwaga. Myślę, że można próbować uniknąć tych zagrożeń czy ryzyka wynikającego z tego bezpośredniego finansowania organizacji, które mogłyby być na przykład, mogłyby się uzależniać od takiego instrumentu i przestać być obywatelskimi organizacjami, na przykład w relacji do rządu, jest przede wszystkim to, że chcemy, aby kierować te środki, czy środki z tego instrumentu finansowego do organizacji, które nie są bezpośrednim beneficjentem programów rządowych, czyli przede wszystkim do organizacji mniejszych, właśnie z mniejszych środowisk, do tych organizacji, które przede wszystkim na co dzień współpracują z samorządami, tam realizują zadania publiczne. Ale tutaj już zapowiadam dyskusję co najmniej w tym zespole trzecim, który
zespole trzecim pełnomocnika, który zajmuje się kwestiami finansowymi, że tamten projekt, pomysł na granty, w dużym uproszczeniu, na granty instytucjonalne zostanie przedstawiony i będzie mocno dyskutowany. Na pewno, a być może ta dyskusja będzie szersza. Na dzisiaj mogę powiedzieć tylko tyle, że pani premier upoważniła pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego do przygotowania projektu rozporządzenia wykonawczego do tego przepisu, czyli do artykułu 88a ustawy o grach, czyli tego instrumentu, który będzie realizował, w ramach którego będzie realizowany ten fundusz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To jest 4% w systemie dopłat, czyli przewiduje się rocznie około 40 milionów złotych z tego instrumentu. W tym roku można się spodziewać przez 3 kwartały, że to będzie już jakieś 30 milionów zakumulowane w tym instrumencie finansowym. Bardzo uważnie zastanawialiśmy się, czy bardzo długo zastanawialiśmy się nad tym postulatem, nad tym pomysłem, aby przeniesienie Rady Działalności Pożytku Publicznego z organu, zastąpienie, czy przeniesienie jej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i uczynienie z Rady Organu Doradczego Prezesa Rady Ministrów, jednocześnie wzbogacić o większe kompetencje Rady. To jednak oznaczałoby, że Rada Działalności Pożytku Publicznego, jak mówią prawnicy, w tym kształcie, w którym funkcjonuje dzisiaj, powinna przestać istnieć i powinniśmy zamknąć Radę Działalności i rozpocząć i wyłonić jakby nową Radę Działalności Pożytku Publicznego z innym zakresem kompetencji. Myślę, że dyskusja nad kompetencjami Rady Działalności Pożytku Publicznego i projektowanej w przyszłości Rady Dialogu Obywatelskiego to jest coś, co powinno odbyć się na poziomie dyskusji o Narodowym Programie Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a nie tej ustawy kompetencyjnej. Stąd też podjęliśmy taką właśnie, a nie inną decyzję, aby tej dyskusji nad kompetencjami Rady Działalności nie rozpoczynać w tym momencie. To też byłaby bardzo daleko idąca, szeroka i burzliwa, jak sądzę, dyskusja na temat tego, jakie kompetencje powinna mieć Rada w ogólności. Tak jak patrzę, to chyba w większości odniosą się do wszystkich Państwa uwag. A też się liczą poza Warszawą. Aha. Tutaj Łodzi. Nie rozważaliśmy do tej pory siedziby w Łodzi. Rozważamy różne pomysły na siedzibę Narodowego Centrum, bo oczywiście także takie rozmowy się już toczą tutaj w kancelarii. No, to jest oczywiście bardzo dobre pytanie, natomiast wydaje się, że z punktu widzenia jednak zarządzania programami dostępu organizacji pozarządowych do Narodowego Centrum, także nawet premiera przede wszystkim, też nawet z takiego prozaicznego, logistycznego punktu widzenia jednak ulokowanie Narodowego Centrum w Warszawie chyba będzie bardziej logiczne. Wykreślenie dwóch punktów z artykułu 24. Tak. Zastanawialiśmy się nad artykułem 24, czyli tym ustępem 4 artykułu 24, który określa kilkanaście obszarów zadań realizowanych przez Narodowe Centrum. Kiedy poddaliśmy je wszystkie analizie, okazało się, że część z nich ma charakter bardzo ogólny, bardziej ogólny kierunków działania Narodowego
dwa były bardzo specyficznie nakierowane na jeden obszar takiego pomocowego wsparcia właśnie w zakresie ekonomii społecznej i osób i środowisk wykluczonych. W związku z tym uznaliśmy, że po to, żeby zadania w tym zakresie były spójne, żeby jednak te dwa specyficzne punkty z projektu wykreślić. Uporządkująca, a nie wyrażająca takie zajmowanie się tym. Oczywiście, dokładnie. No tak, chyba już teraz wszystko, do czego się chciałem odnieść. Jeśli Państwo mają chęć jeszcze zabrania głosu, to oczywiście bardzo proszę o ustosunkowanie się do tego, co powiedziałem. Nie widzę. Więc jeśli nie, to bardzo dziękuję za to. Ale tylko króciutko, tak, że bo chodzi o ustosunkowanie się pana dyrektora. No do tej kwestii rzeczywiście pomyślenia o możliwości jakiegoś udziału szerszego sektora na etapie prac parlamentarnych. Tak? Czy tutaj widzicie jakby taką możliwość i swoją rolę, żeby próbować, że tak powiem, tak ten proces ustalić. Oczywiście nie do końca on zależy od władzy wykonawczej, tylko formalnie od władzy ustawodawczej, ale wiadomo, praktyka pokazuje, że tutaj inicjatywa ze strony rządu i takie zielone światło też może wiele pomóc. Przyjmuję oczywiście tą uwagę, zobaczymy co będzie możliwe do zrobienia. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Nasze spotkania w gronie eksperckim, czy w zespołach, czy to dzisiejsze spotkanie, które kontynuuje to, o czym rozmawialiśmy 7 grudnia ubiegłego roku. Rzeczywiście uważam za bardzo cenną wymianę myśli. Też parę uwag się w gronie eksperckim pojawiło i muszę także Państwu powiedzieć, że niektóre z rozwiązań, które przyjęliśmy w tym kształcie projektu ustawy, też pochodzą właśnie od Państwa. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję na kontynuację pracy, czy to w formule zespołów, czy tej zbiorczej formule, zbiorczego spotkania wszystkich ekspertów, prawie wszystkich ekspertów. Bardzo dziękuję.